Zuza Wiślicka. Mama Juzi, przedsiębiorczyni, żona Karola, córka, siostra, pasjonatka sezonowych sportów. Kitesurfingu, snowboardu, nart, żagli i tym podobnych. Wolny czas tylko wśród natury z możliwością pływania, chodzenia, skakania, jeżdżenia lub chillowania na trawie w słoneczku. Zwierzę stadne. Dobrze się czuje w grupie przyjaciół. O sobie mówi. Kocham ludzi. Dużo mówię, często za nim pomyślę. Prowadzę salon Wisła od 10 lat, a od dwóch jednocześnie pracuję w rodzinnej firmie zajmującej się budowaniem i sprzedawaniem mieszkań. W międzyczasie skończyłam krótki kurs projektowania wnętrz, a kilka lat wstecz zaczęłam, choć nie skończyłam, studia podyplomowe z technologii produkcji kosmetyków. Kocham trendy wnętrza, piękne ubrania, gadżety, meble, dywany oraz kosmetyki i nowinki z nimi związane. Zuza: Na ilu dietach w życiu byłaś? Na wszystkich, które są mm. na rynku w życiu byłam. Na, no nie wiem, no nie zliczę ci. Nie, nie, nie jestem w stanie zliczyć. Na wszystkich. Mm -hmm. Na kopenhaskich, na Głodówkach, na detoksach. No, na wszystkich. Od psz, myślę, że 12-13 roku życia. A mam 35. A jak to się zaczęło, że w ogóle zaczęłaś się odchudzać? Ktoś ci powiedział, że coś jest nie tak, czy. Jezu, aż mi serce bije, słuchaj. Em, mm -hmm. No, jakby jestem po. Mm, Jestem po wielu terapi terapiach, więc mogę o tym mówić, i jakby też bliscy wiedzą, co się działo, i ja już jestem na takim etapie, że nikogo za to nie winię, tylko mhm. czyli czytaj rodziców, tylko po prostu wiem, że robili najlepiej, jak potrafili. Natomiast rzeczywiście um, skąd to się zaczęło? Z tego, że no, od dzieciaka byłam większa. Nie byłam gruba, ale byłam większa. Wiesz, takie czabi dziecko. Jak dziewczynki miały kolana większe niż głowy, tak ja miałam zawsze brzuszek i okay. tyłek. Wiesz. Nie byłam chuderlakiem. Mhm. Em, y, 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 lubiłam jedzonko. Do tej pory lubię jedzonko. I, em, i moja mama i mój tata y, są, jakby, są z takiego środowiska, że jakby. Znaczy, środowiska, no jakby. Za, za, nie wiem, czy to był czas wtedy też, lata 90., 80., jakby bycie fit, ładnym było zawsze cool. Oni byli w fajnych środowiskach, znajomi, wyjazdy. Mhm. E, no i moja mama ma historię też, e, według mnie ona ma zaburzenia żywienia, z którymi sobie świetnie radzi całe życie, ale long story short. E, A jakie to są zaburzenia? No według mnie ma takie kompulsywne obiadanie. No wiesz, to takie mhm. obiadania albo obiadanie się pod wpływem emocji, e, całe życie, wiesz, spaczony obraz swojej, o, wiesz, sylwetki, mama była zawsze szczupła, ja byłam trochę większa od mamy, e, zawsze było, w, wiesz, ja widziałam, jak moja mama walczy. E, ja mam brata 12 lat młodszego, czyli jakby ja już widziałam, jak mama była w ciąży, byłam mhm. świadoma. I wiesz, i zawsze były, Boże, jaka jestem brzydka, moja mama, jaka jestem, jakie mam kolana, nie mogę takiej spódnicy założyć, jakie mam pelikany, jak mi wiszą ręce, wiesz, mm -hmm. cały czas. No i jakby, y i pamiętam po prostu, że. Y Wiesz, dziadek przynosił y, słodkości, i mam brata, mam dwóch braci, mam jeszcze brata, dwa lata młodszego ode mnie. I mu, jak mu bratu dawał słodkości, mówił: Tylko nie pokazuj Zuzi, bo Zuzi nie wolno. Ej. Więc mi nie wolno było, nie? Jakby z jednej strony nie wolno, było, a z drugiej strony te słodycze gdzieś były w domu, bo wszyscy mieli w domu taki sam vibe, że lubimy sobie słodkości pojeść, no ale Zuzia jest biedna, jest grubiutka, no to potem, o Boże, co będzie w życiu, co jej będzie w życiu. Wiesz, to było z takiego zabójstwa. dużo rozmawiam o tym z moją mamą, że na zasadzie, Boże, Zuzik, my chcieliśmy dla Ciebie jak najlepiej, nie chcieliśmy, żeby byś miała potem problemy, żeby mhm. się dzieci z ciebie śmiały, żeby bla, 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 wszystko. A wynikło to z tego, że moją mamę, wiesz, no jakby y, prosty taki filmowy scenariusz wyrzucili z agrobatyki artystycznej, jak miała tam pewnie z 16 lat, bo była za duża na, na, na grupę. No i od tej pory, oprócz tego jeszcze, wiesz, taki dom dość ostry, wo dziadek wojskowy, brat kulturysta, y, więc ten kult ciała tam musiał w jakiś tam sposób być. Mhm. No i ten dryl. I ten wojskowy tam było mm -hmm. trochę mm, takiej, wiesz, yy, no to, to nie była taka rodzina, to tam było troszeczkę, wiesz, hardkoru. E, więc, y, no więc ta mama e, po prostu ew ewidentnie nie chciała przekładać swojego cierpienia na, na, na swoją jestem pierworodną córką, mm -hmm. więc no, to tak wyszło. No i to było dość traumatyczne, wiesz, to było na zasadzie, a co ty znowu Zuziczku jesz, a ten brzuszek. I to wszystko było z dobroci serca, ale we mnie się zanotowało, że ja jestem... Że wiesz, no jakby, no jakby teraz już wiem, że ja się czułam nie dość dobra, więc jakby wiesz, a z drugiej strony te emocje. Do tej pory mam tak, że emocje to jest najłatwiejsze poradzenie sobie z emocjami to jest jedzenie. Teraz już może mniej, ale jakby totalnie tak było. Ja się wiesz, chowałam. Y z jogurtami pod kołdrą, z batonikami. Z jogurtami? Z jogurtami, bo jogurty cukier. Z batonikami. Pod poduszkę chowałam papierki. Rodzice mi zabronili, wiesz, skasowali tygodniówkę, bo wydawałam w przedszkolu, znaczy w, tw w twu, w podstawówce, sklepiku. W sklepiku mhm. No to zaczęłam brać od pani Lodzi ze sklepiku na krechę, wiesz. To, wow, okay. to był, a przy tym muszę zaznaczyć, że ja nigdy nie byłam otyła jako dziecko, rozumiesz? Ja byłam taka... Mm, Trochę jak moja córka, teraz to jest kolejny temat, mm -hmm, do którego pewnie dojdziemy. Tak. Taka, że no, trzeba było na troszeczkę rozmiar większy, kupować na mnie ciuchy, nie? ale to nie był hardcore. Ja byłam, ja byłam żywa, biegałam. Bo ty uprawiałam jesteś sporty. bardzo wysportowana. Zresztą, jak tutaj wcześniej było, było twoje, czy twoje bio, taki, taki biogram, to, to generalnie uprawiasz bardzo dużo sportów, nawet takich, które można, pewnie niektórzy uznają w ogóle za ekstremalne, bo nie wiem, zimowe sporty i jakieś kajty i tak dalej, więc takie sporty, które wymagają bardzo dużej sprawności, siły. i Jestem turbosprawna, jestem turbosilna. E, też, też, wiesz, no, ta te, te cała schiza z dotycząca, wiesz, z wyglądu, małej z wyglądu, też e, do tego, wiesz, no, jakby pokutuje, pokutowała też, nawet nie pokutowała, jakby dała mi dużo fajnych asetów, bo ja miałam, wiesz, ćwiczenia z... Mama oczywiście przychodziła do mnie, pani, żeby było ćwiczenie z... Em, jak się nazywają takie ćwiczenia, co dzieci. Gimnastyka gim korekcyjna. Ta, korektywa, hmm. dokładnie. Więc uh -huh. korektywę co drugi dzień w domu. Oprócz tego jakieś tenisy. Oprócz tego, wiesz, no mnóstwo różnych. To, e, to samo. E, tak. Ja miałam to samo. Woreczki palcami tak, i tak, tak dalej. Tak. Nie, no bo lordoza, bo to, bo tak. Miałam tamto. nawet drabinkę w pokoju. Of course. Tak, była drabinka w pokoju, więc jakby to wszystko. I oprócz tego mama, rodzice lubią sporty i lubią sporty fajne. Więc jakby to jest jakby całe jakby taka, taki, to też możemy potem to uh -huh. rozwinąć, Sporty sezonowe nie są sportami codziennymi, więc tak. sport sezonowy, który jest cool, bo jest fajne środowisko, bo jest fajny wyjazd i jest super, jest wiesz, no kite surfing, snowboard, No nie wind jesteś w stanie surfing, w Polsce uprawiać narciarstwa w cały rok, nie? No nie i nie mhm. jesteś w stanie wyjść z domu i iść na narty, jeśli tak. nie mieszkasz, wiesz, w Zakopcu albo w Białce mhm. albo gdziekolwiek w Nowym Sączu. Um, I więc rodzice kochali te sporty też między innymi przez lifestyle i vibe, który jakby tego to, to, do tej pory to mają, mhm. do tej pory ja to mam i to jest cudowne. Natomiast nie w tym wszystkim sportu codziennego, nie ma kochania sportu, em, nie ma czegoś takiego, że to ja wyjdę sobie pobiegać, mhm. bo, się, wiesz, bo mam ochotę się wybiegać. Tylko to było wieczne. Moja mama, o Jezu, muszę znowu na ten aerobik i schudnąć. O Boże, wiesz, tam nie było radości w tym wszystkim, więc ja po prostu byłam taka nauczona tych sportów, wiesz, tych aerobików, tego biegania. No to to jest bledo, do tego stały tekst mojej mamy. Czyli znaczy jest sport i jest tak, sport, nie? Tak. I to był wiesz, stary tekst mojej mamy. Wiesz, trzeba się zmusić a potem będzie fajnie. No jakby z założenia, dobrze powiedziane, ale z perspektywy psychologicznej Czy najgorzej. Czy kiedyś w ogóle było fajnie? To, to jest pytanie do twojej mamy, nie? Czy tak. ona kiedykolwiek y, czuła się fajnie? Czy miała Słuchaj, no moment? jakby ona, y, ona kocha, wiesz, ona do tej pory, my z mamą jogę teraz ciśniemy cały czas. Moja mama lubi się ruszać. Moja mama teraz jest wkręcona w golfa, w jogę, w narty, we wszystko. Tylko, że niestety to było wszystko przesłonięte tym, tą walką o figurę. Mhm. Więc tam nie było sportu jako takiego, że no wiadomo, że czasem Potrzeby. trzeba tak, zwlec się z tej kanapy, żeby pójść biegać nie zawsze to jest tylko, że wiesz, nazywanie tego w stosunku do dziecka dziesięcioletniego, że trzeba się zmusić, mhm. no to ja tupię nogą, ja nie chcę się do niczego kurczę, blaszka zmuszać, bo nikt. jest od zabawy, tak, tak, nikt mi nie pokazał, że to może być e, zabawa, że to może być fajne, tylko że ja muszę się zmusić, żeby iść na rower, nie? Więc jakby e, to mi tak troszeczkę zblokowało. Natomiast wracając do pierwotnego pytania, tak, jestem, byłam i jestem bardzo sprawna i nawet jak ważyłam pod 100 kilo, też byłam bardzo sprawna i no pływałam właśnie, na kajcie. No bo, bo, bo masz te kilkanaście lat, Twoja mama zachodzi w ciążę, jakby rodzi twojego tak. brata, już obserwujesz to, jak jej się ciało zmienia, jak ona narzeka, jak też buduje pewnie jako taka no, pierwotna postać kobiety w Twoim życiu, taka, do której, którą będziesz naśladować przez całe życie podświadomie. Kiedy ty, jako już taka powiedzmy niezależna osoba, idziesz po raz pierwszy na dietę, bo, bo czujesz, że z tym ciałem Twoim jest coś nie tak, tak? W sensie, że masz taką potrzebę je zmienić. Nie z powodu odchudzenia, ale z innego powodu sięgnęłam ostatnio po pamiętniki. Jako nastolatka pisam pamiętniki. Kwestia odchudzania była od myślę ostatniej klasy y, podstawówki, pierwsza klasa gimnazjum, czyli 12-13 lat, to już był stały tekst, dlaczego boże jak schudnę to będzie to. E, do wakacji muszę schudnąć. O nie przytyłam tyle i tyle. O boże zjadłam to to i to. Więc ogólnie rzecz biorąc 12-letnia dziewczynka e, czyli dokładnie wtedy kiedy się urodził też mój brat e, właśnie ten trzeci. E, no ja wiesz, ja sobie przypominam taki e, też case, że mm, tam jest dużo podłoża, wiesz, rodzice Um, nie byli zbyt wylewni, um, więc ja myślałam, że to odchudzanie to jest to, co ja muszę pokazać, żeby być y, dość dobra. I wiesz, i ja na przykład, oni wyjechali na tydzień, dużo wyjeżdżali na różne właśnie wyjazdy. Zostaliśmy z babcią i z moim bratem, i słuchaj, ja postanowiłam sobie, że ja będę jeść tylko łyżkę ryżu i pomidory, nie, i ja y, przez tydzień schudłam 7 kilo. A skąd wziąłeś ten pomysł, że, łóżka ryż, no, że łyżka różuje? No, że łyżka, bo ryż jest niby lekkostrawny i coś tam. No, taki wieś, okay. to, wiesz, wiem, wiem, jakby, wiem, takie mity. Mhm. Wiesz, no wtedy to jeszcze nie było tej kultury diety tak bardzo rozwiniętej. Ziemniak jest B, ale. Ta, ryż jest ta, okay. Ziemniak jest mhm. B, ale dokładnie, więc ja ten ryż z tymi pomidorami i byłam taka dumna, rodzice byli w ogóle wow. I wiesz, ja chciałam ich zadowolić, nie? bo, bo to od nich były pierwsze e, e, sygnały, że coś jest ze mną nie tak. E, więc to od nich dostawałam info, że mam brzuszek, o Boże. Ja, wiesz, ja, e, I wiesz, za tym wszystko. Szło, bo to pamiętaj, że to były lata 90., nie było ubrań na mnie. E, pamiętam, jak pojechaliśmy do Kaprun na Narty, to był jeden z pierwszych wyjazdów takich, wiesz, narciarskich za granicę, i poszliśmy. I mama mówi, dobra Zuśka, chodź, pójdziemy kupić jeansy, bo w Polsce oczywiście nie było jeansów. Poszliśmy do Mustanga po jeansy. I to była kurwa, ta, przepraszam, kurczę, taka trauma, że ja pamiętam, że my wiesz, mierzyliśmy sryliard tych, 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 tych. W końcu kupiłam jeansy na jakieś 170 cm wzrostu, mając pewnie wtedy ze 140. Jeansy trzeba było skrócić do kolana mniej więcej, żeby one na mnie pasowały. Denim granatowe, piękne, pamiętam. Byłam, wiesz, i to była trauma, bo ja z jednej strony byłam szczęśliwa, a z drugiej strony byłam. Upokorzona. Totalnie. Tylko że wiesz, oni mieli narzędzi, oni mi nie powiedzieli, jak ja teraz mówię córeczce: "Misiu, nie martw się, źle produkują, kurczę, kupimy większy rozmiar. No worry, każdy z nas no, musi mieć inny świat, inny świat", tak, wiesz, tak. I mój tata i moja mama skracali się spodnie, żeby była jasność, no bo jakby wtedy był jeden rozmiar spodni, mhm. nie było, wiesz, rozmiarów jak teraz. Poszerzanie, zwężanie, wężanie Tak, skracanie. Więc to było mhm. notorycznie, mój tata skracał sobie spodnie non stop, moja mama zresztą tak samo, no ale wiesz, ja wtedy w tym sklepie czułam się po prostu, no wiesz, no, do, dla dorosłych jeans, wiesz, żadne 50, 15, żadne sklepy no nie miały na mnie ubrań. Mimo Dlatego, że nie byłam jakoś wybitnie, wiesz, otyła, nie? I pamiętam całe życie, wiesz, moja mama mnie ubierała, teraz moda, nie? Ale leginsy i duży t-shirt oversize'owy. I co więcej, przekładam to teraz na moją córkę, która mówi, mamo, ja nie chcę tych oversize'owych t-shirtów, kup mi obcisły. A ja, wiesz, cały czas walczę ze sobą, mając już te narzędzia, mm. ale walczę w głowie z tym patternem, że Jezu, dobra, jak ona ma ten swój brzunio i, i, i te nóżki i w ogóle, ale jak chce zakładać obcisłe, to w ogóle go for it. Jak ona się z tym dobrze czuje, to oby jak najdłużej czuła się mhm. z tym dobrze, wiesz, ale cały czas wewnątrz, wiesz, ja oczywiście nic nie powiem, ale wewnątrz, Boże, jaką ja walkę przechodzę, wiesz. A kiedy, czy był taki w ogóle moment, że... Ym... Bo rozumiem, że to była dieta, potem wracały te kilogramy, potem znowu dieta, i tak by ten cały system niekończących się diet, złego jedzenia, walki, tej, tej wagi, która wraca, tego, tego cały czas takiej obsesji i tego stresu, bo to jest straszny stres, że przytyjesz. Czy był taki moment, i, i jeśli tak, to kiedy on się wydarzył, że. Pomyślałaś o tym, że jesteś chora, może na coś, że może masz jakieś zaburzenia metaboliczne. Kiedy usłyszałaś taką diagnozę, że, że pani, Zuzanno, choruje pani na otyłość? Nigdy. Nigdy. Co więcej, to też było dość mocne no, upokorzenie. Część mojej rodziny, mojej mamy mieszka w Belgii. Pojechałyśmy, jak miałam lat, myślę, ze 13, do Belgii robić badania. Jakie badania? Nie wiem, jakie teraz. Prostu, Ale badania, okay. bo mama usłyszała, że tam jest jakiś mistrz od odchudzania. Badania. Więc ja pojechałam robić badania. No i ogólnie co wychodziło. Całe moje życie, najpierw w Polsce, potem w Belgii, że jestem stuprocentowo zdrowa. Żadnych hormonów, niczego. Więc ja w ogóle wiesz, miałam taki zaburzony obraz. Dlaczego ze mną to się dzieje? Ja o otyłości i o tym, że to jest choroba, ja się dowiedziałam, wiesz, trzy lata temu. E, ja miałam. Otyłość to po prostu jest leniwy człowiek, który za dużo je i który nie jest w stanie się zmobilizować do tego, żeby schudnąć. Ja zasypiałam w nocy przez lat. 15, myśląc sobie, Boże, dlaczego niektórzy potrafią, a ja nie, za co to jest za problem zrzucić 6 kilo. Wtedy, kiedy jeszcze nie 6 kiedyś, kilo było, wiesz. Wiem, mi kiedyś siostra właśnie powiedziała coś takiego, jak nie wiem, czy ja miałam już 30 lat, czy taka końcówka 20, ja mam 37 i powiedziała mi coś takiego, justa, a może ty po prostu nie chcesz schudnąć, tak wiesz, no bo, no bo gdybyś naprawdę chciała, 100%. To by ci się to udało, ale ona to mówiła zupełnie życzliwie. Mhm. I ja wtedy zaczęłam. Tak naprawdę zaczęłam wątpić w to, czy ja naprawdę tego chcę. Wiesz, i przez kilka lat olałam temat, co poskutkowało tym, że wiesz, zaniedbałam zdrowie, nawarstwiło się, się wszystko. E, ale właśnie to, może ty po prostu nie chcesz, nie? Tak, nie, no wiesz, to, to było teksty. To jest niemożliwe, że, że, że to się nie wiesz, udaje. No, oni się też poddawali, ci moi rodzice, wiesz, na zasadzie, bo wiesz, to były teksty. Ja potem oczywiście przeszłam wszystkie pudełka i tak dalej, wiesz, ja tutaj skaczę z wątku na wątek, mm -hmm. ale był taki moment. Po ciąży, że ja, wiesz, zamiast chudnąć, zaczęłam tyć jeszcze po tej ciąży. I, bo A to ja... też jest takie powie... kobietom się była spokojnie urodzisz, tak. będziesz karmić, chudnie, że karzyć. Karmisz mówiąca, dieta. potem nie wysysa. No to mówię, mhm. rzucę karmienie, no to wtedy może, bo za dużo tych obiadków mhm. nic nie działa. Nie? I ja potem na... i potem jest pudełka, e, trener personalny i jeszcze obra... obrażenia na rodziców, no bo oni cały czas chcąc dla mnie dobrze, widząc, co się ze mną dzieje, mówią, sunia, oni do mnie sunia mówią. <laughs> e, mówią, Zuzia, może słuchaj może, i to od wtedy się zaczęła ta historia, o której zaraz też będziemy. Mm -hmm. Słuchaj, no obydwoje to wpadli w tym samym... Moment. Nie, najpierw było, że na pewno oszukujesz. Na pewno oszukujesz. Z każdą dietą było tak, że ja na pewno Że Co ty mi tu tutaj gadasz? My wiemy, jak ty lubisz podjadać. Ty na pewno nie jesz tych pudełek, tylko oszukujesz. Nie? No bo ja trzy miesiące na pudłach, tysiąc kalorii, teraz już wiem, że to źle. Cztery razy w tygodniu trening. Ja wiesz, 90 kilo w martwym ciągu, ziomów na siłowni już znalazłam. Wiesz, chodziłam sama i mi mówili, jak sztangi podnosić, jak nie byłam z trenerem. Wiesz, już w ogóle ekipa. A ja nadal te tam wtedy jeszcze 85 kilo mm, ważyłam. Martwym, w martwym ciągu podnoszę więcej niż ważę, a waga się nie rusza. Nic, wiesz, po prostu ja się katuję, mam dwuletnie dziecko, chodzę do pracy, dziecko, wiesz, dziecko, żłobek, bla, 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 i te treningi, i ja po prostu, no, depra totalna, niestwierdzona, nie, nie przebadałam się wtedy. Ale. Mm, znaczy, Ale wiesz, to było mm, strasznie. Pierwszy ciężkie. raz się spotykam z czymś takim, dlatego tak się trochę złapałam za twarz właśnie, że na pewno szukujesz. Na pewno oszukujesz, wiesz, to było, to było zwątpienie, to było na zasadzie Zuzan, No to, to jest niemożliwe, niemożliwe, że to, co ty robisz, nie daje ci efektów. A im bardziej ja się, oczywiście wcześniej ten, meta, wiesz, no, ten metabolizm ja zdążyłam sobie rozwalić przez lata diet i efektów jojo, i wiesz, łącznie z detoksami, z głodówkami, z płukaniem jelit, wiesz, i tak dalej, na których bywałam po raz w roku przez Też 6 lat, raz. wiesz. Um, teraz już wiemy, że mikrobota, mikrobiota, jelit to jest turbo ważna rzecz i podejrzewam, że to też mogło mi trochę mm, nadwyrężyć ten metabolizm. Natomiast ten metabolizm regularnie pociążył się na mnie totalnie obraził, wiesz. Ja zaszłam w ciąży tuż po ślubie, więc na ślub mi się udało jakoś tam schudnąć taką dietą, e, oczywiście kolejną, wykluczeniową, zgodną tam z, wiesz, z, z, z tolerancją Kol pokarmową, tak, no, tak, dokładnie. Wiem, wiem. No. Tylko i wyłącznie dlatego, że moja ciocia, która jest taka znajoma, która jest dietetyczką, e, nie gotuje ludziom, ale zgodziła mi się gotować i ja stara z ochoty na Wilanów jeździłam codziennie po jedzenie, które ona mi gotuje w pudełkach, żebym ja mogła tą dietę robić przez cztery miesiące. I Więc jakie były efekty? E, były efekty mm -hmm. wtedy. No były jakby ona takie bardzo pożywne jedzenie mm -hmm. gotowała, mm -hmm. bardzo fajne, zresztą fajna kobita. I były efekty takie, że ja schudłam sobie, do, tam fajnie wyglądałam. Oczywiście wszystkie endermologie poszły, wiesz, przed ślubem. Więc wyglądałam jak taka typowa Zuzia, bo typowa Zuzia to była Zuzia 42 rozmiar. Taka mm -hmm. mm, pełna, ale sexy, wiesz, wcięcie w talii, wszystko tam się zgadzało. Oczywiście dla mnie zawsze była mnie dość, dość fajnie. Taki mid-size. Teraz tak. jest takie super pojęcie mid-size. No, mm -hmm. Wtedy to było pojęcie... Y Wiesz, gruba, no, nie? Gruba. Bridget, Bridget Jones była tak, przecież tak, 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 niemożliwie tak, tak. gruba, tak? Mając rozmiar 38. Um. Więc y, wtedy dobrze poszło, no i ja ten ślub sobie wzięłam z moim karolkiem, było super fajnie. I potem sobie y, tam pojechałam na jakiś. Y, pojechaliśmy z 16 naszych znajomych na honeymoon, na surfing. <noise> I no i tak powoli te kilogramy zaczęły wracać, wiesz, więc to było tak, że. Bo odpuściłaś. Jak, tak, nie? odpuściłam, mm. wiesz tutaj. Bo, 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 znaczy, odpuściłaś sobie, nie, że od, zaniedbałaś tak, się, nie, tylko odpuściłam tak sobie mm -hmm. po prostu nie byłam na diecie, wiesz, a jak nie jeździłaś człowiek ma, na ochotę. Tak, nie jeździłam na z ochotę na, na Wilanów, Wilanów tak. wiesz, i nie miałam tam dokładnie wyliczonego, tylko po prostu jadłam normalnie, tak jak to kiedyś rozmawiałam z naszą wspólną znajomą. I co? i ty możesz teraz jeść jak normalny człowiek. Mm -hmm. Wiesz, po prostu zaczę jedzenie nie było issue, o którym muszę myśleć codziennie i po prostu te kilogramy zaczęły z powrotem se leciuteńko wracać, mm. nie? Więc jakby... Um i tak było całe życie, nie? Więc jakby naj, naj, najchudsza była mnie, jakbym ja byłam, jak byłam w trzeciej gimnazjum albo pierwszej liceum, jak byłam na pier, po pierwszym detoksie, nie? Czyli tam e, pamiętam, że wtedy miałam 68 kilo i po pierwszym detoksie schudłam do 60 i ja wtedy po prostu mnie wyssało i, ja, i to była najniższa waga w mojego dorosłego życia, nie? Nawet mhm. teraz po operacji też najniższa to była 60 i potem mi to e, już weszło do góry. Mhm. To już za, to, to zaraz możemy do tego dojść, o, o, jeśli chodzi o operacyjne wszystkie historie i tak dalej. Natomiast... No, ale to bardzo szybko wróciło. No i wiesz, i potem następne głodówki, następne diety kopenhaskie. Na przykład czwarta dieta kopenhaska, którą zrobiłam, to już... Czwarta. To już nie schudłam ani kilo, nie? Mhm. A przy pierwszej diecie kopenhaskiej, którą przeprowadziłam, schudłam 7 kilo, więc rozumiesz, mój organizm już pokazywał mi środkowy mhm. palec, nie? że jakby nie będziesz ze mną tak pogrywać. Ja przy drugiej czy trzeciej by robiłam trzy te diety. Yy, Zemdlałam. Po wejściu, po schodach do domu i dalej cisnąłam tę dietę. No wiadomo. I sudłam 3 kilo, nie? No tak. Jedyna dieta, dietety, której, tak. Której się, z której się, przy której się rzeczywiście zbuntowałam, bo się czułam tak źle, bo niestety yy, ja, będąc no, tak zdrowa, mhm. te diety przy, no, przechodziłam yy, po prostu super dobrze. Więc ja właśnie nie miałam, wiesz, sytuacji mhm. tu jakiś, wiesz. Ja miałam, nie wiem, bardzo dużo, mam bardzo dużo energii, jakby ja to wszystko przechodziłam dobrze, nie miałam żadnych stanów takich, wiesz, zapaściowych i tak dalej. Też nigdy nie miałam zaburzeń odżywienia na poziomie bulimicznym czy anorektycznym, więc y, jakby ja byłam zazwyczaj dożywiona, więc nie było mhm. sytuacji takich, że rzeczywiście jestem nieodżywiona po prostu składnikami odżywczymi. Natomiast dieta, którą odpuściłam, tak wiesz, po trzech dniach, bo po prostu mi było niedobrze i czułam, że po prostu no, nie ma mnie, to była ta dieta białkowa doktora Dukana, nie? Że same białko. Aha, to ja się na niej z kolei świetnie czułam. i Zresztą no. był na nią taki hype, tak. to było niesamowite. Bo właśnie też chciałam zapytać, skąd ty brałaś pomysły na te diety? Bo ja na przykład nie miałam w swoim otoczeniu osób, które się odchudzały. Miałam takie koleżanki, które no tam muszę zrzucić kilogram, nie? Tak, o Boże, co, co to jest kilogram? Jak ja na przykład muszę zrzucić, zawsze to było jakieś 13 kilo, tak, Zawsze tak, miałam 13 kilo, nie? Yy, I właśnie yy, skąd ty po, brałaś pomysły na te dni? Nie wiem. Mhm. Ja się w tym, w, wiesz, co wychowałam. Myślę, no że właśnie. moja mama miała te pomysły. Mhm. Myślę, że towarzystwo mojej mamy. Myślę, że po prostu cały ten klimat, wokół którego ja jestem. Bo ja, bo, bo ja też nie byłam, ja nie miałam koleżanek, które się odchudzały. Mhm. Wszystkie moje, ja byłam, wiesz, ja byłam, ja byłam grubszą, śmieszną koleżanką. Oczywiście duszą towarzystwa, która nadrabiała charakterem. A byłaś śmieszna w sensie zabawna, dlatego że właśnie chciałaś nadrobić gdzieś tam wzrost. No wiadomo, tak? Znaczy, mhm. ja jestem z Natury śmieszkiem, mhm. ale ten taki pik mojego śmieszkowania, no to w, 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 przypadał akurat na ten moment, kiedy. Wiesz, no liceum, kiedy budujesz. gruba grubasek. Tak, płocieśny, taki mhm. gruba, wiesz, zawsze żarty z siebie, wiesz, no bo przecież najlepiej wychodzą, wiesz, nie, nie, nie zwrócą ci uwagi, nie będą ci docinać ci, z których, wiesz, skoro mhm. się sama z siebie śmiejesz, mhm. tak? Więc jakby tam zamykam usta tym, którzy mogą mnie w jakiś tam sposób obrazić. Ja, wiesz, przechodziłam przez to wszystkie, przez to jeszcze, przez moją niską samoocenę, wszystkie subkultury, luźne spodnie, wcześniej grunge, wszystko, nie? Oprócz tego, jakby ja byłam też zawsze na bieżąco, muzyczka... Klimaty, które aktualnie są modne, wszystkie jakby środowiska, które są wychajpowane. Ja tam wszędzie byłam. No i jakby nadrabiałam byciem głośną, śmieszną. Em, Działającą, jakby w sensie, wiesz, no, taką aktywną, bardzo jestmen ogólnie rzecz biorąc, jest woman. E, ludzie lubią ze mną, lubili ze mną, lubią ze mną spędzać czas. Ja też bardzo lubię ludzi, więc na szczęście to nie było jakoś takie strasznie. Lubię samotniona. Tak, mhm. i to nie było takie na siłę. Ja mhm. po prostu jestem taką dość ekstrawertyczną, wylew, wylewną i, i bardzo skorą do ludzi osobą, więc to jakby nie było jakąś traumą, że ja musiałam rzeczywiście jakąś maskę nakładać tej, 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 tej. No, ale jakby, wiesz, no, jak wiadomo, pierwsze chłopaki, pierwsze chłop... Wiesz, ja miałam, wiesz, jakbym mogła to porównać do seriali, to wiesz, mm -hmm. to my, zawsze byłam w ekipie tych najbardziej cool dziewczyn. Um, I byłam tą taką grubą koleżanką, tą, wiesz, tą Barbie Ferreira z Euforii, mm -hmm. tą, e, tą, która dużo wie o wszystkim, która jest bardzo. Um, wiesz, ja zawsze byłam otwarta na wszystkie. E, imprezowe akcje, na wszystkie akcje spotykania się z chłopakami, jakieś, wiesz, jednorazowe sytuacje, no jakby e, e, wszystko było dla mnie takie easy going, wiesz, ja tutaj, ja po prostu we wszystko wejdę. E, Wszędzie pojadę, zorganizuję, y, zrobię imprezę. Największą imprezę u mnie w domu. Wiesz, Sylwester, y, jak z chwilę. Ale wiesz, to bezpośrednio z tym, jak wyglądałaś? Y -y. Y -y. Nie wiem, to, było, wiesz, y -y. to był taki zlepek mojej, mojej osobowości. nie, Że jakby ten pocieszny grubasek y, w mojej głowie. Y, 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 jakby na pewno... Nie, nie wiem, kim bym była, powiem ci o tak. Nie wiem, kim bym była, gdybym była szczupła i gdyby na przykład było tak, że jestem na tyle atrakcyjna, że chłopaki się za mną oglądają. Bo nie ukrywam, że jakby moim nastoletnim jakby... Bo mam koleżanki, które jak mówią o byciu w liceum, to mówią, ja nie myślałam o chłopakach, wiesz, takie zgrabne dziewczyny, które ja zawsze wiesz, patrzyłam na nie i mówię, o Boże, jakim dobrze wszyscy się na nich lecą, po mm -hmm. prostu, Boże, ona może mieć na wyciągnięcie ręki każdego z tych przystojniaków, z tych kul cool facetów i tak dalej, nieważne, z, wiesz, z jakiego kręgu towarzyskiego, a Ola mi mówi, że Stara, ja w ogóle wtedy nie myślałam o chłopakach, jakby mieliśmy tyle lat. Ja mówię, nie, no co ty gadasz? O, oni o tobie myśleli, nie? Więc jakby dla mnie to było tak, że, e, że znaczy ja nie wiem, co by było, gdybym była tą atrakcyjną, nie? Więc jakby mm, miałam strasznie dużo przez to kolegów, nie? W których się zakochiwałam. a oni oczywiście wiesz, moje koleżanki pytali Kumpelę. się o moje koleżanki, aha, nie? Aha. Tak. Ja mam kumpelą, miałam mnóstwo przyjaciół, facetów. E, no A więc. usłyszałaś kiedyś od znajomych, czy od swoich rówieśników, albo gdzieś na poziomie, nie wiem, pracy, czy od nauczycieli, właśnie jakieś takie uwagi na temat Twojego wyglądu, na temat nie. tego? Nie. Nie, bo ja nie byłam gruba. Okay. Rozumiesz? Czyli to wszystko teraz było... już wiem. Mhm. Rozumiem. Znaczy, oczywiście w porównaniu do moich koleżanek wtedy, jak było, wiesz, 2000 rok i Krystyna Aguilera miała majtki poniżej, e, wiesz, <grym>, e, Wiem, wiem, górka mhm. e, Tak, bli, blizny po cesarce, to, to oczywiście, że byłam większa, nie? Więc jakby, i nie byłam rzeczywiście tą, a, tą mhm. atrakcyjną wtedy, no, ale jakby ja nadal nie byłam gruba, tak? Mhm. Ja nadal nie byłam gruba. Ja nadal miałam wtedy rozmiar 40-42 max, więc ja jakby, więc to nie było tak, że ja strasznie odstawałam. Ja w mojej głowie odstawałam. Ja w mojej głowie odstawałam i w, odstawałam w głowie też moich rodziców. E, pamiętam, że pierwszy kostium dwuczęściowy kupiła mi przyjaciółka mojej mamy na wyjeździe, bo moja mama zawsze mi kupowała kostiumy jednoczęściowe, bo żeby się tak brzuczy, brzuszek. Mhm. I dopiero przyjaciółka mojej mamy mówi, gośka do mojej mamy mówi. Ty, no ona ma 16 lat, choć ku kupiła mi ten kostium, miałam go ze 3 lata i wyglądałam w nim zajebiście. Wiesz, jakby teraz, jakbym na, jak, na to, jak pamiętam, super bikini, nie? haki zielone ekstra. Mhm. <laughs> Ale w życiu nie myślałam, że ja w ogóle mogę coś takiego mhm. na siebie założyć, tak? Mhm. Ja wiesz. T-shirty, oversize i, 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 i kostiumy. Pojawia się w Twoim życiu Karol, Karolek, mhm. jak o nim mówisz, e, bierzecie ślub, jedziesz po tym odchudzaniu na honeymoon. Tak. Yy, znowu tyjesz, zachodzisz w ciążę, i co się potem z tobą dzieje? No, dokładnie. Zachodzę w ciąży, bardzo uważam w ciąży, bo moja mama mi powtarza, że trzy razy przytyła dość dużo, więc trzeba uważać i rzeczywiście, że genetyka, bla, 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 więc ja jestem w ciąży praktycznie na pudełkach zdrowych, takich, wiesz, optymalnych do mojej ciąży, okay. więc nadal Myślisz welcome, cały czas tak, ale mhm. non-stop. Mhm. Odpuszczam sobie w ostatnim miesiącu, żeby tam jeść lody i, 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 bo już wtedy, wiesz, w ogóle urodziłam 1 września, więc to był, wiesz, sierpień. Odpuszczam, ale też nie hardkorowo, po prostu mam craving na lody, rodzę. Po porodzie oczywiście tam te 6-7 kilo od razu schodzi, no bo, no bo połóg, bo, bo, bo dziecko, bo, bo rzysko, tak dalej. Wszystko. Mhm. I wchodzę wtedy w taki okres, wiesz. Jestem, jestem pierwsza z mojej ekipy dziewczyn, która ma dziecko. Mhm. Nie mieszkam w centrum, mieszkam tak, że muszę się jednak podróżować samochodem, gdzieś tam, wiesz, przemieszczać się. Jest noworodek. E, zaczyna się obrzydliwa polska jesień, więc wiesz, jak dziecko ma ten miesiąc, dwa i zaczynasz niby z nim wychodzić na spacery, to ja jestem przerażona, bo ja nie wiem, czy ja przegrzeję, nie przegrzeję, czy ja wiesz, czy ja mogę z, nie, z nią wyjść. Ja pamiętam, jak się wiesz, zatrzymywałam na przystankach autobusowych, bo mi Józia płakała, wiesz, ten noworodek, i ja nie wiedziałam, co mam zrobić, mhm. wiesz, no to było po prostu. I byłam strasznie w, w tym wszystkim osamotniona. Karol sobie wychodził do pracy, no bo wiadomo. E, I ja siedziałam te dnie całe w tym domu, i ja wiesz co, i ja po prostu zaczęłam e, tyć. Zamiast chudnąć I, za, i dokładnie było to, co wcześniej powiedziałam: yy, karmisz piersią spoko, zaraz cię wyśsie, mhm. yy, nie wysysa, no to mówię, rzucam yy, karmienie piersią po siedmiu miesiącach, no to teraz już będzie git, nie było git i, yy, i myślę, że to była też niezdiagnozowana taka, no nie chcę też rzucać, wiesz, depresja, nie depresja, mhm. ale czułam się bardzo osamotniona, bardzo źle. Nie wiedziałam, co, co, z czym się je dziecko, wiesz, jakby po prostu what the hell. Yy, i, i, te, i, to, i, I nadeszła ta zima, wiesz, i to tak mnie po prostu zostało w domu. I jeszcze dodatkowo dostawałam taki feedback, wiesz, mój mąż nie rozumie, co to znaczy, że ja nie mogę wyjść z domu na ćwiczenia. A ja już byłam w takiej beznadziei, że jakby ja ja chcę, żeby stał się cud, nie? Żeby po prostu pstryknąć i żeby ja zaczęła chudnąć, a nie cholera jasna tyć. Znowu kolejna... I znowu mm -hmm. mam teraz co? Mam teraz... Ja jestem po prostu przerażona, że to dzieciątko mi płacze, że co ja mam, wiesz, ja mam teraz po prostu... Ja masz, Zresztą każda mama to powie... Yy, pomoc, którą chcę uzyskać, to jest to, żeby mogła usiąść na kanapie i obejrzeć Netflixa. Jakby wiesz, this is the shit. To nie jest historia, że... Um, a może byś, i wiesz, i poza tym potrzebuję pomocy. Daj mi dziecko, a ty zrób, co chcesz. Możesz mhm. wybrać, co chcesz zrobić. Masz teraz dwie godziny, trzy godziny dla siebie, zrób coś dla siebie. Czy to będzie leżenie na kanapie? Nikt się nie będzie oceniał. A ja dostawałam feedback, oczywiście z dobroci serca. Zuzia, patrz, tutaj w parku obok są takie spotkania kobiet z wózkami i ćwiczą. I wiesz, dostaję ulotkę od mojej mamy, nie? Zamiast... Y, 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 zamiast y, co ja mogę dla ciebie zrobić? To ja dostaję ulotkę, że mam iść jeszcze z tym dzieckiem, gdzie to jest po prostu mój ciężar mm. największy mam z nią ćwiczyć, jeszcze tak będąc tą... Więc... No, w ogóle mindfuck. I, um, I tak samo mój mąż. Nie rozumie, dlaczego ja nie mogę wyjść z domu mhm. i zorganizować się, więc no, według mnie naprawdę byłam bardzo taka. No, jakby niezrozumiana tym, też. Niezrozumiana. Mhm. W, stanie, w stanie, wiesz, takim, no nie wiem, no nazwijmy to poddepresyjnym. Um, I nadeszła ta zima. Ja jeszcze bardziej zaczęłam tyć i wiesz, i to już była po prostu równia pochyła. I um, nastał ten moment, że tam właśnie zrobiła się wiosna. Ja wtedy zaczęłam e, te pudełka, o których mówiła mi tego trenera personalnego. Um, i, no I wtedy znowu, wiesz, no jesteś już, podejmujesz tą pracę, już, już, już ten noworodek nie jest takim problemem, już ma ten roczek, powiedzmy, tak, i już zaczynasz wiedzieć, jak to działa, już z powrotem możesz zostawić go z ją, tą Juzie, z moim mężem, wiesz, już wszystko jest ogarnięte, już, się nie, boisz. już mhm. się nie boję, mogę wychodzić do ludzi, no i więc lecę w tę w te, w te siłkę i w te pudełka i nic, nie, i wyobraź sobie po prostu, że trzy miesiące i nic, cztery miesiące nic, ja mówię, dobra, wpis tu. Do" rzucam to i znowu tak jak to typowe zaburzenie odżywiania e, czyli jakby kompulsywne podjadanie to była skrajność w jedną lub w drugą nie było nigdy wiesz takiego spokojnego podejścia mojego do jedzenia do tej pory jakby uczę się tego i jestem nawet teraz podjęłam z powrotem pracę z psychodietetykiem e, bo jakby mimo operacji do której zaraz dojdziemy mhm. to jakby w głowa przede wszystkim działa no więc jakby rzeczywiście zrzuciłam te pudełka rzuciłam tego trenera znowu byłam obrażona na siebie na życie na na świat i w ogóle na wszystko, że to jest niesprawiedliwe, ale nikt mi wtedy jeszcze nie powiedział, że otyłość to jest choroba i że nie muszę się biczować za to, że mi nie wychodzi, nie? I znowu badania. Ja słuchaj, jak ja dostałam e, wyniki badań, e, gdzie wszystko było Tip-top. To ja się popłakałam, bo ja marzyłam o tym, żeby znaleźć. Żeby się dowiedzieć. Tak. Ja chciałam mieć, pfu, pfu, ale ja chciałam mieć, nie wiem, em, Hashimoto albo cokolwiek, żeby cokolwiek mi wytłumaczyło, dlaczego to się dzieje, nie? I, i, i nic, i nic. I jakby zdrowa jak ryba, tak? Po mhm. prostu idź i zrób coś ze sobą, tak? Klasyczne zrób coś mhm. ze sobą. Nie wiem, już wiesz, to wszystko mi się z, 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 w, jeden, w jedną całość m, zbija. Natomiast nadszedł taki moment, że stoję w kuchni u rodziców, już po prostu taka naprawdę duża. Ja już wtedy byłam taka opuchnięta. Jak na siebie byłam, no, no, no najwięcej w życiu ważyłam i, i, i stoi ojciec stoi, mama u nich w domu stoję, bardzo blisko mieszkam. I coś tam gadają i mówią, Zuza, obejrzeliśmy w dzień dobry TVN taki tam urywek, wiesz, o dziewczynie, która podjęła się operacji bariatrycznej wycięcia żołądka. nie? I żebyś to rozważyła. I ja to słucham, gruba, obrażona na cały świat, i ja mówię: O, wy, to ja już naprawdę muszę wyciąć, muszę zrobić tak hardkrową rzecz, muszę wyciąć sobie żołądek, żeby była dla was dość dobra. Jakby mhm. błagam was, obraziłam się po prostu na to wszystko i na nich przez na rok. Obraziłam się, bo znowu jakby czytałam to na zasadzie, oni oczywiście chcieli dobrze, a ja oczywiście to czytałam, że to ze mną jest coś nie tak, że ja naprawdę już muszę do tego się poziomu, wiesz, jakby w ogóle hardkoru, żeby mi wycięli żołądek, wiesz, no to brzmi hardkorowo, to mi się kojarzyło tylko z grubasami z TLC, tak zwanymi grubasami, mm -hmm, czyli wiem. z otyłością olbrzymią, gdzie po prostu człowieka muszą dźwigiem, dźwigiem mm -hmm. wiesz, teraz już, wiemy, nawet na, tak tak, teraz już wiemy, że nawet na... Teraz już wiemy, że nawet w takich przypadkach tej operacji często przeprowadzić nie można, nie można. Więc jakby to jest już za późno. Um, więc wiesz, to mi się z tym skojarzyło wtedy. Jeszcze nie było, wiesz, żadnej świadomości o... o nie, było, nie było nawet jeszcze do końca rozwiniętego na Instagramie body positivity ruchu, wiesz. Nie było tych um, wszystkich... Um, jakby historii, opowiadania, dopiero to się zaczęło wykluwać, i ja byłam po prostu totalnie wkurzona i obrażona na cały świat, że ktoś mi to zaproponował. Rok minął, musiałam dojrzeć, wiesz. Musiałam pochodzić ze sobą, musiałam popróbować kolejnych diet. Z powrotem wróciłam do tej dietetyczki, u której byłam przed ślubem, która tak dość łagodnie i rozsądnie do mnie podeszła. Znowu zaczęłam jeździć na ten, po te, na ten wilanów po tej jedzenie. To nie, to nie działało, więc ja po prostu ja już wiesz. I, obłęd, tak, tak po obłęd, obłęd, mm. obłęd nie? I strasznie źle, złe samopoczucie, wiesz. No bo ja dziewczyny moje przyjaciółki się ze mnie śmiały. Mm, że potem musimy zrobić rytualne palenie moich ubrań potem jak schudnę po tej operacji bo ja chodziłam tylko i wyłącznie w czterech e, tunikach takich ogromnych t-shirtowych czarnych i leginach, czarnych to był mój e, wiesz look e, i tylko mm -hmm. fajne torebki buty i okulary buty mm -hmm. też na płaskim zawsze bo ja trampki always i wiesz i potem się śmiały że rytualne ja nie, powiem ci że nie spaliłam tylko rozdałam bo oczywiście mam dużo cioci ja i koleżanek no a ja miałam już już takie wyciągnięte ale to było dużo fajnych ubrań bo ja zawsze tak nawet nawet warząd, Prawie 100 kilo potrafiłam wiesz, znaleźć ekstra parkę, albo super w kratę, która naprawdę wiesz, mhm. wyglądała spoko i to porozdawałam wszystkim. Naprawdę zrobiłam ogromną przyjemność, bo niełatwo jest znaleźć fajne ubrania dla osób otyłych, albo dużych, mhm. albo po prostu y, z nadwagą. Znaczy jest coraz łatwiej to jest. Y, ja obserwuję ogromną zmianę na rynku odzieżowym. Ostatnie trzy lata. Y, tak. Ostatnie trzy lata. Mi wtedy pozostawał asos. Tylko i wyłącznie. Te 4 lata temu, 5 to był tylko ASOS. I to i tak było wow, bo ja tam miałam rzeczywiście full spectrum u, ubrań oversize. E, w Polsce to jeszcze nie było tak, znaczy, nie, on, nie, na, nie online, to było tak, że miałaś tylko ten okropny dział, wtedy nierozwinięty. Nie, nie big and Beauty. Z, tak, mhm. Big and Beauty w Kapalu i w Handemie, mhm. gdzie to wszystko to były jakieś obrzydliwe koszule dla starych pań i po prostu. Garsonki i, I garsonki. No. I to było mhm. ble. Więc jakby ja musiałam kombinować, a, akurat na tym, na, na trendach i tak dalej, zawsze jakby co więc, więc, więc wiesz. I w ogóle, jak wiesz, no to było też ciężkie, jeszcze tak chciałabym dodać, że wiesz, całe życie ja chciałam wyglądać super i musiałam na przykład wiesz, ciuchy na snowboard. Ja zawsze byłam kul cool snowboardzistką, no to musiałam kupować ciuchy męskie. Nie ma czegoś takiego, wiesz do tej pory. Teraz to jest tak, że no, wszystkie te, te firmy narciarskie nawet do tej pory nie robią ubrań mhm. e, dla kobiet, ikselek. Bo ja w tej chwili noszę, mając rozmiar 38, będąc drobna, ja noszę Elki, nie? Mki Elki w tych damskich y, narciarskich firmach. Dopiero mój kolega, pamiętam jeden, który studiował w Stanach i był prosem snowboardowym, ściągnął mi kurtkę snowboardową ze Stanów bo tam jest inna rozmiarówka dla mnie, mm -hmm. żebym miała damską. No ale ogólnie nosiłam ubrania męskie, wiesz, pi pianki na serfa też musiałam kupować męskie. Ja też miałam z nurkowaniem taki mm. problem, to upokarzające, to było, bo byłam właśnie w podróży poślubnej i poszłam na nurkowanie, na kurs i też po prostu takie czekam, aż mi ci goście po prostu gdzieś tam wyciągną, wytargają po prostu coś tak. co jest na biodra, na bius na tak. wszystko i mnie coś no tak, tam pomieści. upokarzające, mm -hmm. że po prostu wiesz, no to jakby Wiesz, plus był taki, że zawsze świetnie na tym snowboardzie jeździłam, więc nadrabiałam i. i, i no, ale i, właśnie, coraz musisz nadrabiać, coś udowodniać. Tak, to jest, to jest wykańczające. Czas. Czas. Mhm. Ja już wiesz, już byłam w tym od dziecka, więc mhm. się nauczyłam, ale wiesz, no to było ciężkie. Um, I co? I, I podejmujesz ten... te decyzje o, tak, o, o mia... sprawdzeniu tego? Słuchaj, mhm. mija ten rok niecały i tak zaczynam do tego dojrzewać. I to tak kiełkuje w mojej głowie. I tak dojrzewa, i dojrzewa. I zaczynam robić research. Jednak się zwracam do rodziców. Moja mama mnie kieruje do swojej koleżanki, której syn przeszedł tą operację. Mhm. Ja się z nią spotykam mm, i z tym synem. Ona oczywiście, mm, pani doktor, według mnie y, no takie podejście bardzo też y, stricte, jeśli chodzi no, jakby ale będziesz laska, zobaczysz i tak dalej. No jakby wiesz, żyjemy cały czas w latach 90. chodzi tutaj, tylko i wyłącznie o to, jak się będzie wyglądało i tak dalej. Natomiast y, syn super, siedzi ze mną i mówi wprost o wszystkim. O wszystkim. I to było dla mnie takie bardzo oczyszczające. Że gość mi mówi, jak się czuł. Gość mi mówi, co się działo z nim wcześniej. Że siedział, grał w gry i ym, wiesz, i zajadał się pizzą i po prostu miał ewidentnie, wiesz, zaburzenia żywienia. Opowie no po prostu jest totalnie otwarty i mi o wszystkim mówi. O tym, jak się czuł po. O tym, co się potem działo. I ja mówię, kurde, dzięki mordo. Mm -hmm. <laughs> dzięki, że mnie tak potraktowałeś. Mm -hmm. Po prostu I will pass it uh, forward, wiesz, jak, to, jak się na to zdecyduje. I wiesz, i to był taki odbodźca takiego, że robię, to minął miesiąc do operacji. Kto cię tak szybko zakwalifikował do operacji? E, doktor Paśnik, bo ja zrobiłam to nie w NFZ-cie, tylko okay, zrobiłam to prywatnie, prywatne. ponieważ mi brakowało chyba ze czterech punktów BMI do y, NFZ-u, więc ja mówię, fuck it, ja nie mogę dłużej czekać, ja po prostu, ja podjęłam decyzję, ja muszę to robić i ja poszłam po prostu... Ja, ja się zakwalifikowałam, ale nie na, nie na mm. NFZ, tylko prywatnie. Prowadnie. Zrobiłam mm. wszystko, w ciągu miesiąca miałam operację. Czyli ja wiesz, się zdecydowałam w czerwcu yy, i w lipcu, w połowie lipca miałam operację. Po prostu stwierdziłam, że jak zacznę się nad tym dłużej zastanawiać, to, to wszystko szlak trafi. Nie? Dobra, ale trafiasz do doktora Paśnika i doktor Paśnik, co ci mówi? Pani Zuzanno, dobrze, wytniemy, Pani rządek będzie pani super I lasko. Dopiero wtedy się dowiaduje. No właśnie, czego I się dowiaduje? Wtedy się dowiaduje. Dopiero wtedy nikt mi tego nie powiedział. Nawet moi psychologowie nikt! Mm. Pani Zuzanno. I moi rodzice też nie no, nikt o tym nie wie. Pani Zuzanno, ogólnie rzecz biorąc, z taką utułością, którą pani ma, to um, um, tylko 5% osób odchudzających się ma szansę schudnąć na stałe. Całe 95% osób, które na leczeniu nagle, zachowawczym, na czyli jedzeniu, mniej na, jesz tak, i więcej tak, się na ruszasz, dietach, na dietach, typowych dietach, tak. na leczeniu zachowawczym, czyli mniej jesz, więcej się ruszasz, y, redukcja bla 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 żeby utrzymać to na stałe, to ma szansę 5% osób. A ja tak kurde, dlaczego nikt mi tego nie powiedział. No wiadomo, dlaczego, bo kultura diety, bo zarabiamy na tym, bo wszystkie diety i tak dalej. Ale ja też bo lekarze żyjemy... w nie są doedukowani na temat otyłości. Nie, mhm. no i to jest właśnie to, o czym czytam ostatnio, że wiesz, jakby działają za późno, że wysyłają na badania choresterolu, dają mnóstwo lekarstw, zamiast wyleczyć przyczynę tego, tych zaburzeń, które, którą jest po prostu otyłość, tak? Więc jakby ja nagle się dowiaduję, że i, i sto, siedzą ze mną w kolejce, wiesz, do tych wszystkich badań, w, u, u, w przychodniu tego doktora. Ludzie, wiesz, niektóre laski mniejsze, niektóre większe, jacyś kolesie. I oni są tym. Wiesz, oni są tu gdzie ja. Ja dopiero wtedy zobaczyłam, że jest nas więcej. Wiesz, bo ja w tym moim środowisku nie miałam ludzi, którzy mieli taki problem. A jak mieli, to też o tym jakby za bardzo nie mówili. No, niewiele było w tym moim mhm. środowisku osób takich stricte. Wiesz, tam były, tak jak mówisz, koleżanki, które chciały szóstkę zrzucić, nie? No, bo tam im się przytyło. Ale nie było sytuacji, że wiesz, że musisz zrzucić 30 kilo. E, no i co? No i ja po prostu tak, uff, Jezus, Maria, dlaczego ja tego w życiu nie wiedziałam, nie? Jakby, kurde. To ja jestem chora, jakby. Ale też przez to, że się zdecydowałam tak szybko, to nie wybrzmiało. Wiesz, bo to jest też. Ja mam czasami wrażenie, że to jest. Nie wiem, czy to jest kwestia naszego języka, bo my mówimy właśnie człowiek otyły, nie? na człowieka, który ma większą masę ciała, a nie mówimy. A jakby przez to, że jakby słowo otyły jest u nas synonimem słowa gruby, tak. to w ogóle traci się ten wydźwięk tego, że ktoś jest chory, bo otyłość jest przyczyną większości zaburzeń, chorób i tak dalej, a nie jest efektem tego. Wiesz, o co chodzi? Że u nas się mówi, jesteś otyły, bo tam, nie wiem... Bo się nie ruszasz bo jesteś bo leniwy. Dokładnie. A nie jest, nie jest odwrotnie, nie? Ale że jesteś jest... gruby dlatego, że, że tak. masz otyłość nie, po to, prostu. I to jest straszne. No to jest hmm. właśnie to, co czytałam ostatnio, że wiesz, że, 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 że nikt nie podważy tego, że, nie wiem, jesteś chory na Hashimoto albo, nie daj Boże, masz raka. I yy, jakby... Yy, to jest, jakby jesteś chory, a w momencie, kiedy ktoś choruje na otyłość, no to jakby nie ma takiej jednostki w świadomości ludzi y, kompletnie. Mhm. Jest stygmatyzacja. Ja, y, co więcej, ja dopiero, ja teraz to widzę namacalnie w momencie, kiedy jestem szczupłą osobą, jak inaczej jestem traktowana, jak inaczej do mnie ludzie podchodzą, jak y, bardziej mnie biorą na poważnie, jak bardzo niepoważnie biorą ludzi, którzy są otyli, jak dużo bardziej osoby... O tyle muszą walczyć o swoje stanowisko o to, żeby udowodnić, że są ekspertami w swoich dziedzinach. Mhm. No bo widzisz osobę grubą, to znaczy, że ta osoba jest nie dość silna, nie dość yy, zorganizowana, wiesz, no nie może. Jest nie dbała, nie Jest chlujna. po prostu mhm. nie dbała, jak można się doprowadzić do takiego mhm. stanu. O Boże, co ty ze sobą mhm. zrobiłaś, zrobiłeś. Wiesz i nikt nie po prostu ludzi nie uświadamia, że gademet w pewnym momencie to jest po prostu choroba, że wiesz, no te badania, które teraz są niesamowite, że wiesz, że przebadali. Ludzi, którzy jedzą tyle samo przez tam pięć miesięcy, mają różną mikrobiotę w jelitach i się okazuje, że jedni tyją 9 kilo, a inni nie, i że możemy jeść tyle samo. Nikt mi nigdy nie wierzył, że ja jem mało. Wiesz, ja jeździłam na wyjazdy, moje koleżanki jadły spaghetti, zajadały germknudlem albo batonami, a ja wiesz, wyliczałam sobie całe moje życie. Pamiętam, jak pierwszy raz sobie pozwoliłam sama na wyjeździe zamówić tego germknudla, czyli ogromną pyzę polaną, mm -hmm. wiesz, z sosem waniliowym, którą mi nigdy w życiu za dzieciństwa nie można było zamówić, wiesz. Na stoku w narciarskim w Austrii. I po prostu wiesz, ja nie wiem, co się dzieje, że ja to po prostu pozwalam sobie na to, więc ja całe życie byłam na restrykcyjnej, tak naprawdę, diecie. Wiesz, no chyba, że nagle był napad jedzenia, i wtedy leciałam yy, i kupowałam, yy, wiesz, batony, tak, żeby się zajeść teraz i po prostu to już wszystko nie ma sensu, lecimy nie i kurczę, trzy tygodnie obiadania się. Ale też nigdy takiego jak bulim, znaczy wiesz, no takie mm -hmm. w, no, nigdy nie wymiotowałam. Ja się kiedyś tak modliłam tak. o anoreksję albo o bulimię, nie? Że, Przecież... że, że z tych wszystkich że wiem, że to brzmi okropnie, ale to naprawdę jest takie myślenie, że po prostu nawet, nawet jak już dostaję to zaburzenie odżywiania, od losu to nie mogę dostać takiego, które będzie sprawiało, że jestem chuda, że co chodzi, Ale nie? oczywiście to był klasyk, no to w ogóle mm. wiesz, no to, brzmi to brzmi okropnie, też o tym myślałam właśnie przed naszą rozmową wczoraj chyba w nocy, mówię, kurde, przeczytałam to gdzieś właśnie a propos zaburzeń odżywiania, że na przykład jakie są rozmowy ze ekspertami, to że często bulimiczki mówią ekspertom, znaczy terapeutom, że one wolałyby mieć anoreksję, no bo jakby bulimiczka może być gruba. Tak się zdarza. A anorektyczka, nie i że jak już z zdwojga złego, to dlaczego ja nie mam tej anoreksji? Nie? I miałam dokładnie to samo. No. Znaczy, to chyba najlepiej pokazuje, w jakim stanie psychicznym, w jakim stanie umysłu są osoby chorujące, jaka to jest desperacja, że się w pewnym momencie modlisz o chorobę albo zazdrościsz bardzo mhm. chorym ludziom, tak. ich własnej choroby, tak. bo ona tylko spowoduje, że będziesz inaczej tak, wyglądać. Dokładnie. I to tylko o wygląd chodzi, tak? Mhm. Tylko i wyłącznie. I to, i to jest, to, jest to, to, to w ogóle wiesz, straszne było. I mm, jeszcze, jeszcze wiesz, do tego jakby te, te marzenie nie nieziszczone, bo wiesz, no jakby od dziecka byłam tą większą, więc ja nigdy nie miałam tego momentu w życiu, że byłam po prostu normalna. Zawsze, wiesz, zawsze byłam y, większa, więc to było takie marzenie. Jezu, a jak to będzie? W jak ogóle wow, inna wow jak to hmm. będzie. I, 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 i najgorsze w tym wszystkim jest co, myśląc sobie, ym, myśląc sobie, wiesz, względem wszystkich ym, ym, Influencerek, które jakby bardzo starają się, żeby to ciało zaakceptować, i akceptują to ciało i walczą o to, żebyśmy akceptowali swoje ciało, najgorsze jest to, co ja chcę teraz powiedzieć, że mi jest dużo lepiej będąc szczupłą. I ja się nie wiem, czy ja mam przepraszać, czy ja mam się biczować. Wiesz o co chodzi, bo mi, bo mi, ja, to jest po prostu game changer dla mnie, nie, że ja mogę wejść do sklepu i ja sobie kupuję co ja chcę. Że ja ym, że ja biegam i, i nadążam za moją córką, że nie mam zadychy, nie? Że, yy, że po prostu nie muszę o tym myśleć, co założyć przed wyjściem każdym z domu, nie? Że nie mam po prostu sytuacji, że o Boże znowu obrzydliwie wyglądam i nie rzucam butami w lustro. Że po prostu cokolwiek nie wyjmę z szafy, to jest spoko. Wiadomo, że są momenty, że tam się sobie nie podobam klasycznie, ale ogólnie yy, wiesz, jakby to jest zupełnie inny level życia. I nawet jak teraz zaczęłam po tej operacji. Yy, Przybierać na wadze, bo trzeba o tym głośno powiedzieć, tak. że e, jakby chudniesz na początku, przez pierwszy rok bardzo intensywnie do swojej wagi, prawdopodobnie takiej najniższej, którą, no, którą możesz mieć po operacji, myślę, nie, nie pamiętam, no myślę, że to jest rok. E, no i potem to stabilizuje się, ale często z tej najniższej wchodzi te 2 kilo, trzy kilo do góry, żeby tak się całkiem ustabilizować. No i ja tam jakby najniżej ważyłam 60, to mi potem weszło do 62, no a teraz od roku zaczyna wchodzić, 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 wiesz, powoli, I ja się przestraszyłam. Nie? Ja się przestraszałam typu, kurde i co, I ja znowu będę tyć? Nie, nie, nie ma takiej opcji, ale zupełnie inaczej dba się o siebie mhm. i się uważa na to, co się je i ma się inny relacje z jedzeniem w momencie, kiedy wychodzisz z punktu zero, czyli z punktu, że to jest ewentualne 2 kilo, a nie 25 kilo albo 30. Powiedz mi, bo... bo też chcę, żeby to wybrzmiało, bo wiem, że ty nad sobą też pracujesz, właśnie masz terapię, pracujesz z psychodietetykiem, operacja jest, oczywiście ona jest największą zmianą taką fizyczną, która ci umożliwia, bo jest jakby w tym momencie chirurgia bariatryczna jest najskuteczniejszym, najlepiej przebadanym i dającym najlepsze efekty leczeniem otyłości. Ale to też nie jest trik magiczny, nie? To nie jest tak, że, że pójdziesz sobie wyciąć żołądek i potem nic więcej nie będziesz robić i po prostu będziesz jeszcze Będziesz jeść chipsy, ale będziesz jeść ich mało, wiesz, tak, jakby to i, tak nie działa, no Tak, nie? i to w ogóle trzeba zaznaczyć, że to nie spójrzcie mm -hmm. na łatwiznę. Tak jak ja na początku o sobie myślałam, że znowu przegrałam. Wiesz, znowu przegrałam poszłam na łatwiznę, nie? Jakby, ale potem zaczęłam nad tym pracować, wiadomo, i y, jakby Zuzia zrobiłaś kawał, roboty, zdecydowałaś się na to. Um, no, idziesz sobie niemalże amputować część ciała. Tak, nie? No, I po prostu musiałam to <laughs> przetrawić w głowie i zrozumieć, że gad demy, to robisz to dla swojego zdrowia psychicznego, fizycznego i, mm -hmm. i, i, i każdego. Bardzo wolno szło na początku, jakby ja wymazałam z głowy to, że jestem na, po operacji, po prostu sobie tak delikatnie, nie, wiesz, nie, 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 nie czekałam na to, że coś się wydarzy, tylko tak delikatnie, wzięłam to. E, mogę jeść tyle, ile mogę, jem sobie delikatnie. Tam jeszcze w międzyczasie walnęła pandemia, więc ja cztery miesiące spędziłam na działce, wtedy najbardziej schudłam. To był to taki moment takiego największego mm -hmm, piku. Mm -hmm. Wróciłam z tej pandemii, wszyscy, wow Zuzka, co ty zrobiłaś, wiesz, ja zawsze mówiłam wprost, że wyciąłam sobie żołądek, ludzie wtedy ciskało w fotel, nie wiedzieli co powiedzieć. Mm. E, mówię, no spoko, luz, nie przejmuj się, po prostu zdecydowałam mm. się na to, że mam operację, miałam operację bariatryczną, wow, spoko, szacun i tak dalej. No i jakby jeż rzeczywiście mało, natomiast potem e, ten żołądek oczywiście może ci się rozepchać w każdej możliwej e, chwili. Jak tylko się nad tym bardziej bardzo postarasz, mhm. wiesz, e, pielęgniarki na oddziale, jak wycinałam e, żołądek, to jak przechodziłam resekcję, to się śmiały, że byli tacy mistrzowie, co to, co to e, e, wycięli, schudli 40 i po dwóch latach przyszli, bo wrzucili 60 kilo, nie? więc jakby, mhm. jakby zdarzają się tacy mistrzowie. Mhm. Dlatego dobrze, mhm. że jakby badania psychologiczne, Logiczne wcześniej są przeprowadzane i tak dalej. Ale też nie wszędzie to nie też trzeba wszędzie, zaznaczyć, tak? Mhm. Więc jakby to jest, wiesz, to jest taka akcja. No więc ja teraz muszę bardzo uważać na to, co jem i nie hardkorowo. Um, jem jak normalnie ludzie, tylko że jakby to jest już to jest ogromna praca nad sobą. Ja się zdecydowałam na to, żeby teraz e, pójść do psychodietetyka, żeby wyregulować moje, e, moje relacje z jedzeniem. Okej, okay, a ten poziom myślenia o jedzeniu po operacji teraz, jak już tak ta waga jest taka powiedzmy ustabilizowana, że mniej więcej wiesz czego się spodziewać, czego się spodziewać, jakby, że jaki jest ten finalny efekt? Czy to jest dalej tak, jak przed operacją miałaś, kiedy kiedy tak po prostu cały czas myślałaś, bałaś się tego nie, jedzenia. Kompletnie nie. Kompletnie no właśnie, nie. Jakbyś mogła nie. o tym opowiedzieć. Czym to Komple się różni? Kompletnie nie, bo, no bo jesteś już w tej wersji siebie, do której dążyłaś. To jest jedna rzecz. Więc I ta nie... osoba zasługuje już na przykład na. Na ciasto. I poza... Wiesz, znaczy To jest przede wszystkim to, co ja też właśnie mówię mojej mamie, która zawsze, jak jadła kawałek tortu, to biczowała się, że jej pójdzie w biodra, i potem dojadała drugim kawałkiem tortu, no bo już przegrała. No ja tak. mówię... Skoro już raz Tak, dał... To tak. był klasyk, mhm. nie? Jak mhm. już zjadłam, no to potem zjem brytfankę tego ciasta, no bo już po prostu wszystko poszło w diabły. I ja nagle zauważyłam, że będąc po tej operacji ja mogę zjeść placka z jabłuszkami, tylko że ja jem go półtorej i nic mi się nie dzieje. Potem jem a wiesz, półtorej, a nie sześć, albo siedem, albo osiem. To że... nie wynika z twojej słabej czy silnej woli po operacji, bo nie, nie. operuje się mózgu, tylko nie, operuje się żołądek. Nie. nie, dokładnie. To hmm. chodzi o to, żeby po prostu bardzo podchodzić do tego jedzenia racjonalnie i że ja mogę sobie pozwolić na kawałek szarlotki, tylko że ja jem. Wiesz, jakiś cienki kawałek tej szarlotki, nie dlatego, że o Boże, odchudzam się, tylko dlatego, że mi tyle wystarczy. I ja się cieszę z tego kawałka szarlotki i to się zmieniło. Mhm. Moje po prostu podejście do jedzenia, że naprawdę mogę jeść wszystko. Oczywiście, że nie będę jadła golonki, nigdy też nie jadłam. To też jest, wiesz... A ja zjadłam po operacji golonkę. Wiesz dlaczego? Bo, bo pamiętam, że to był taki smak w dzieciństwie, który u mnie często był na stole, a po prostu potem latami, no jak ja mogę zjeść golonkę? A i, sobie I po zamówiła... prostu pozwolić tak, na to, tak. Oczywiście, dać sobie... wiesz, nie dam tej skóry, tylko zjadłam tu mięso tak. i zjadłam dosłownie dwa widelce. Tak. Tak. Okej, okay. przypomniałam sobie smak golonki, zaspokojony koniec. no to ja miałam to samo ze słodyczami, tak. wiesz, bo ja byłam z kolei słodycz freak, no. więc ja sobie, ja sobie dawałam ze słodyczami właśnie i nie na zasadzie o to teraz się objem, bo nawet nie jesteś w stanie, tylko na zasadzie Zuzia zasłużyłaś na to i możesz sobie pozwolić na to, tak jak każdy z nas, tylko to musi być kurczę zbilansowane, to musi być, yy, yy, to musi dawać ci przyjemność, no to, to jest, wiesz, no to jest kwintesencja intuicyjnego jedzenia, no i jakby, Dokładnie tak. wiesz. Yy, Wiadomo, że ja nie, wiesz, nie rozmawiamy tu o McDonaldzie, nie rozmawiamy tu po prostu o hardkorach. Rozmawiamy tu o normalnym żywieniu, normalnych mhm. ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na normalne jedzenie. Normalną sytuacją jest niemyślenie tak. o jedzeniu nie non-stop. Non-stop. Mhm. Non I kojarzeniem z tego jedzenia... Wiesz, ja na przykład wczoraj miałam spotkanie z tą psychodietetyczką i, ja, i się okazało, że ja nienawidzę gotować. Ja potrafię gotować, a ja nienawidzę gotować, bo to gotowanie, czekanie, aż coś się ugotuje, w ogóle jedzenie i w ogóle wszystko związane z jedzeniem było dla mnie tak traumatyczne mm. i tak złe, że ja po prostu. Yy, nie chcę mieć z nim nic wspólnego, rozumiesz? Ja teraz nad tym pracuję, bo dla mnie to nie była żadna przyjemność, bo to, mnie, yy, to mi się kojarzyło i jakby łączyło się tylko i wyłącznie z ciężarem. Ogromnym ciężarem, że czegoś nie mogę, albo jak już zjadłam, to o Boże, o Boże, o Boże, zepsułam wszystko to, co zrobiłam do tej pory i ja tego nie mogę jeść. Mm. Tak, najlepiej to w ogóle być na powietrzu i żywić się, wiesz, energią ze, ze słońca i w ogóle yy, yy, kurczę. Straszne to było, więc to myślenie o jedzeniu. Yy, że jest rzeczą normalną i że jest składnikiem odżywczym twojego ciała i że możesz sobie zrobić dobrze, ale nie dobrze na zasadzie to teraz zjem 10 pizz i wiem, zapiję wiem. butlą coli, tylko mhm. dobrze, żeby wiesz, też zaczynasz się po tej operacji inaczej słuchać ciała. Ja jestem tak Dokładna. świadoma ciała, tak czujesz, czujesz wszystko w żołądku, co się dzieje. Czujesz, mhm. jak reaguje twoje ciało na dane produkty. Czy znaczy to jest w ogóle operacja zmienia też w ogóle mi się zmienił smak po operacji. Często się nie, że tam się pogorszył czy polepszył, mhm. tylko na przykład ja zaczęłam potrzebować słodkich rzeczy, dlatego, że pewnie dostaję po prostu, jestem na deficycie, mhm. więc na przykład mam ochotę na czekoladę, to ją tak. jem, ale u mnie czekolady nigdy nie było, bo po prostu czekolada nie jest dla mnie, bo jest zła dla mnie. Wiesz o tak, co chodzi? Tak, nie? Tak. Ale nawet nie, że zła. Że ona jest zła, tylko że ja jestem niewystarczająco nie, tak, dobra. Dlatego, że, nie, że ty po prostu tyń dokładnie. Tak, chore, po prostu chore. No. Ale te zmiany są na tyle y, odczuwalne, że zaczynasz się na nich skupiać, więc też się skupiasz na ciele. No to jest taka, wiesz, to jest bardzo fajna Czujesz, droga. Co ci służy, a co nie. O dokładnie. tak, dokładnie. To jest mhm. taka droga, wiesz, do tego, mm, do tego mindfulnessu trochę skupionego na jedzeniu, czyli wiesz, na tym, na tom, co jest tu i teraz. Ja na przykład dopiero po tej operacji zaczęłam czuć, że jak zjem, nie wiem, y, Trzy gry z czegoś z, nie wiem, świeżą cebulą. No to wcześniej to było tak, że w, ten, w tym moim żołądku to mogło to tam sobie być, trochę mi się odbiło, bol, bol, ale bol, w ogóle, mm, Elo, wiesz, nic tam tego, no to teraz wiem, że w ogóle nie jestem w stanie nawet małej łyżeczki mm -hmm. zjeść pasty mm -hmm. jajecznej z cebulą, no bo po prostu nara, to jest koniec, wiesz, odbija mi się potem mm -hmm, przez trzy dni mm -hmm. i jest masakra i czuję się źle. Tak samo, wiesz, no kompletnie inna świadomość tego dokładnie, co ci służy, a co nie, i jesteś w stanie po prostu tego wysłuchać tak wysłuchać twojego ciała co ono lubi czego nie lubi i co ono potrzebuje nie co twój mózg potrzebuje czyli teraz mam ochotę pójść do, na stację benzynową i kupić sobie cztery Kinder Bueno pięć Kinder czekolad mm -hmm. i zajeść to Z nie ciekawą. wiem lodem mm -hmm. tylko bo ja już na takie wiesz hardkory to były moje takie Kinder Bueno um, jako... U mnie to były pizze, burgery, czy. No, czyli ty wszystko. byłaś słona, ja a ja słona, byłam słodka. Tak. No, ty byłaś słona, a ja byłam słodka, a u mnie to były z kolei co? Marsy i Twixy. Mm -hmm. Wszyscy, o Boże, jakie to słodkie, jak można to jeść? A wiesz, moim marzeniem to był słodki, ciągnący się Mars z karmelem. Mm -hmm. Teraz mm -hmm. bym tego nawet nie była w stanie, mm -hmm. wiesz, przełknąć. Um, natomiast um, tak, to co ci, to, to, wiesz, teraz jakby, ale wiesz, żeby była jasność, to potem już jest tak, że musisz się pilnować, bo znaczy pilnować, nie ma takiego hardkoru jak wcześniej, ale jakby musisz być świadoma, bo ja mam takie momenty, kiedy na przykład jest dużo pracy, brzydka pogoda w Warszawie, wiesz, w Polsce mamy piwnicę, jesteśmy piwniczakami, mhm. zapominam, bardzo ważne, zapominam wziąć posiłku do pracy, czyli jestem głodna, mam obok żabę, no to o kurde, dobra, żeby sobie polepszyć nastrój, idę po te jeżyki, czy po tą, wiesz, po te Kinder bueno. i wtedy, wiesz, jem to, ale mówię, ale potem się tak źle czuję, to jest śmieszne, że jakby, wiesz, o co chodzi, że czujesz od razu, że ta energia, to jest zupełnie inna energia niż z realnego mm -hmm. jedzenia, więc wtedy możesz wrócić do siebie i powiedzieć, ej, Zuzka, nie sabotuj się, jakby, hold your horses, weź sobie, ogarnij jedzenie do pracy, no to mm -hmm. musiałam sobie zamówić pudełka do pracy, ale mm -hmm. takie, wiesz, normalne, po prostu Rozumiem. pudełka, żeby mieć co nosić yy, do pracy, żeby nie być Kłodną, no więc wiesz, no ale robisz to po jednym razie, a nie po yy, a nie po, nie wiem, pół roku. Mhm. Sabotowania się. Czy operacja cię też nauczyła tego, co, czego mnie nauczyła, że, że jakby zaufałam po raz pierwszy procesowi, że wiedziałam, że to wszystko będzie trwało, więc też nie miałam, nigdy, czy nigdy, nigdy po operacji nie miałam takiego poczucia, że właśnie jedna taka wpadka żywieniowa jest po prostu nagle przekreśleniem całych, całej mojej pracy, bo byłam do niej na tyle przygotowana właśnie i wiedziałam, że to, jest, że to trwa. Znaczy przy każdej innej diecie wiesz słyszałam, że to trwa. Tak. Ale każda inna, żadna inna dieta mi nie wychodziła. Po prostu człowiek jest bez przerwy, zniechęcony. No kto z nas chciałby, nie wiem, wsiąść na rower wiedząc, że za sekundę z niego spadniesz, wybierzesz sobie zęby po raz kolejny, wiesz, i będziesz cierpieć? Nie wybiłam wiesz, co sobie zęby na rowerze. Ja też. <śmiech> <śmiech> nie, ja nie ja sobie ukruszałam, przepraszam, nie wybiłam. No właśnie dokładnie ale, ale wiesz, y, 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 czy ty też tak masz, że, że właśnie operacja cię też nauczyła takiego zaufania do tego, że coś w dłuższym czasie y, Tak, ci tylko że to było wiesz, co, no to też muszę powiedzieć, że to było dużo łatwiejsze. Jak ja teraz, jak ludzie się mnie pytają, czy byś tak schudła, czy mogłabyś tak schudnąć bez operacji? No nie ma takiej nie ludzkiej opcji. możliwości. Mm -hmm. Bo to, jaki mały masz jednak, jaki masz deficyt kaloryczny na początku, jak możesz jeść tak mało, no to ja się śmieję, że ja bym skoczyła z mostu. Bo w momencie, kiedy po prostu masz wycięty ten jednak ośrodek głodu, w sensie wycięty... Grelinę, grelinę ten obszar, Tak, tak, który tak obszar, grelinę. który hmm. wydziela grelinę, która jest hormonem odpowiedzialnym Głody. za poczucie głodu. No, to rzeczywiście przez pierwszy rok jedzenie nie ma nie jest żadnym issue, yy, żadnym tematem, no bo po prostu głodu nie czujesz, nie masz kompletnie potrzeby jedzenia. Więc ja po prostu wzięłam to na zasadzie, tak, yy, to będzie trwało. Dlatego ci mówiłam właśnie przed tą pandemią, że ja po prostu tak zostawiłam same sobie. Na zasadzie zrobiłam to już. Wiem, że ja już nie muszę nic. Wiesz o co chodzi? Że ja nie muszę się, się pilnować, że ja nie muszę hmm. się katować, tylko że po prostu samo będzie. I to było takie uwalniające niezwykle, że to po prostu samo będzie, że ja wreszcie po latach. Katowania się, tak naprawdę, wreszcie mogę odpuścić. Let it go. Niech będzie. Możesz żyć, po prostu. Możesz żyć normalnie. Mm -hmm. i, I wiesz, ja na początku nie wchodziłam na wagę, wiesz, nawet co, ja tak to w ogóle. Dlatego mówiłam paru osobom, które potem tą operację przechodziły, róbcie sobie zdjęcia co miesiąc, bo ja nie zrobiłam żadnego. Ja zrobiłam Before i zrobiłam mm -hmm. po mm -hmm. dziewięciu miesiącach, mm -hmm. bo ja po prostu tak wyparłam ten cały proces z głowy. Tak po prostu zostawiłam go samemu sobie. Że, że to się zadziało, nie? Ja robiłam zdjęcia na początku, zrobiłam sobie w dzień, w dzień operacji, potem po i robiłam tak jakoś co parę dni i po tam dwóch miesiącach nie widziałam żadnej różnicy, przestałam, po czym nagle było ten największe taki bum tak. i nie mam z tego okresu no tak. zdjęć, no. nie? No. No. Że mam takie właśnie... Po 10 kg, a potem mam po 30 po... i po 30 taka, no. taka różnica. Nie? No. no więc jakby, no tak, no dokładnie. Chociażbym bardzo chciała teraz zobaczyć zmontowany filmik, mhm. wiesz, y, całej, całego procesu, bo to jest niesamowity proces. W ogóle ciało mhm. jest niesamowite, kocham moje ciało teraz. Mhm. Wiesz, ja mam także na szczęście zawsze miałam także oczywiście, że chciałam wyciąć sobie brzuch. W sensie, wiesz, skóra, tak? tak wziąć po prostu ten wałek tu burszczu i go po prostu wyciąć, ale long story short, ja bardzo lubiłam swoje ciałko, no bo ono mi dużo poz pozwalało. No, no dobra, to teraz cię złapię na tym, właśnie, bo ja sobie tak myślałam i to mnie odwodziło od myśli o operacji, że pomyślałam sobie, właśnie tak jak mówisz, że ten tłuszcz, ten wał, mm. odetniesz, wiesz, i to jest takie bardzo autoagresywne. Mm -hmm. Niezwykle. I ja pamiętam, że jak po raz pierwszy y, przeszła mi przez myśl, y, y, no właśnie myśl o operacji, to pomyślałam sobie, to jest dopiero autoagresywne, chcesz sobie wyciąć organ w ciele. Wiesz. Dokładnie miałam to, to samo, dlatego rok mi zajęło, dopóki no się zdecydowałam. I dlaczego, w sensie, jaki to był ten proces, że, że przestałaś o tym myśleć jako o czymś autoagresywnym, a pomyślałaś, że to faktycznie może przynieść efekt? Nie pamiętam. Mhm. Chyba byłam w takim stanie już psychicznym. Mhm. Ja po prostu sobie zdałam sprawę, że mam lat 30, wtedy 3 czy dwa, i że nie jestem w stanie tak dalej żyć, że to nie jestem ja. Mhm. Że, ja nie, że, ja nie, że zuza to nie jest zuza, która waży 96 kilo. Mhm. Zuza to jest zuza, która waży 72 kilo. I wtedy mogę być zuzą. I, I to już nie jest kwestia, że ja chcę być Kate Moss. Ja po prostu chcę normalnie funkcjonować. I ja po prostu patrzyłam na swoje życie i mam takie zdjęcia, wiesz, na Kajcie. Y wiesz, taka okrągła i ja byłam nadal, wiesz, dumna z siebie, bo ja sama otakluję żagiel, czyli przygotuję do pływania, wyjdę na wodę, wrócę, pływam, jeżdżę na snowboardzie, jestem przez to, że ciężka to najszybsza w ogóle w ekipie, od chłopaków szybsza i się śmieją, że po prostu nie da się mnie przegonić. Mm, ale poza tymi drobnymi... Przebłyskami, silver linings of happiness, wiesz, mhm. szczęścia, to ja byłam tak nieszczęśliwa, że ja po prostu stwierdziłam, że ja muszę walczyć, zawalczyć o swoje życie najzwyczajniej w świecie. Tylko i wyłącznie o to, że jakby nie mogę czekać dalej, że ja już nie mogę że, i że, że Zusia, skoro macie to pomóc, no to to jest chyba lepsze niż. Yy, niż to, co przychodzisz, niż to, w jakim stanie jesteś teraz, psychicznym, wiesz, mhm. że jakby... I, za, i, i, I wiesz, i to też zmieniło podejście moje, jak zaczęłam rozmawiać z ludźmi, że to już przestało być wycięciem organu i zrobieniem sobie krzywdy, Właśnie. tylko to mhm. zaczęło być narzędziem do tego, żeby odzyskać to życie trochę. Wiesz, i, i myślę, że to był ten moment taki, kiedy ja po prostu, kiedy ja już doszłam do, e, do ściany, nie byłam w stanie przebić, wiesz, tej ściany, no, i wtedy zaczęłam szukać pomocy, już takiej e, bardzo skrajnej. Natomiast no, miałam to szczęście, że, zaczęłam tej że, że, że żyjąc w tym świecie, w którym żyję, w tym środowisku, w którym żyję, nastąpiło to dość szybko. A nie w momencie, kiedy na przykład ważyłam już 100, wiesz, kiedy już w ogóle byłam zamknięta mhm. w domu, bo miałam spotkania z takimi, z taką na przykład dziewczyną, która widzę, że to już wiesz, to już jest 150 kilo, e, i to już jest taka beznadzieja, że ona mimo rozmowy ze mną. Ona nadal nie jest w stanie się na to zdecydować. Kłopoty z hormonami, widać, wiesz, na twarzy to wszystko i tak dalej. I widać, że jest po prostu laską, która cały i ona mówi, wiesz, co? okej, okay, dzięki, spróbuję jeszcze i, i tą dietę, coś tam, wiesz, cały czas jeszcze liczę na to, że boi się po prostu mhm. najzwyczajniej w świecie, czy nie, nie podejmuje. Się absolutnie. Mhm. No ja też nie, więc ja po prostu myślę, że to było szczęście dla mnie, że ja dość szybko po prostu podjęłam tą decyzję, że ja chcę wrócić do normalnego życia, że ja mam małe dziecko, ja chcę z tym dzieckiem spędzać czas. Ja chcę, żeby ono widziało szczęśliwą mamę, która z nim biega, skacze, lata, śmiga, pływa, wiesz. I jest szczęśliwa z tego życia, które mają, nie? A co sądzisz na przykład właśnie o tym, bo ja miałam takie bardzo duże wyrzuty sumienia, czy może nawet nie wyrzuty sumienia, tylko zastanawiałam się właśnie na tym, jak to się ma z tą taką akceptacją, wiesz, siebie, bo ja bardzo walczyłam o to, że skoro już nie mogę tak po prostu sobie schudnąć, to po prostu to zaakceptuję. Tak, to był ten moment w moim Ale życiu człowiek też. się bardzo źle czuje, w sensie, wiesz, jakby akceptacja, akceptacja. Ja przestałam się, wiesz, jakoś tak, nie wiem, biczować, yy, ale nie byłam z siebie zadowolona. Yy, jakby dalej się czułam źle. Yy, I był taki moment. Ja wiem, że może to dla niektórych być obrzydliwe, ale yy, przytyłam do tego stopnia, że problemem było dla mnie podtarcie tyłka w tarapatach. Tak, wiesz to Nie starczało ci tak. ręki, żeby... A ja też nigdy nie tak. byłam, wiesz, jakaś taka, że po prostu ludzie mówią, no na bank, prostu, to w ogóle, tak. ty, wiesz, no to dobra, jesteś tam jakaś przy sobie, tak. wiesz, ja ważyłam 110 kg tam tak. w max, mam metr 60 wzrostu, yy, yy, wiesz, a ludzie tak mówią, to jest niemożliwe, no weź tam, wiesz, a ja po prostu miałam z tym problem i tak. to było dla mnie... Tak upokarzające yy, i nie, nie potrafiłam odnaleźć siebie właśnie w tej sytuacji i to nie była kwestia tego, że ja siebie nie akceptowałam, ja się po prostu bardzo, bardzo, bardzo źle czułam yy, i czasami, wiesz, spotykam się z tym w sieci, ja nie, nie potrafię sobie tego ułożyć w głowie, że mm, ja jestem ciało pozytywne, tak. w sensie ja absolutnie uważam, że, że nie ma co w ogóle jakby negatywnie podchodzić tak. do tego, wiesz, ciało jest dobre, ono nas karmi, wiesz, y, pozwala nam żyć i robić wszystko, co... Jakby chcemy, i, i tak dalej. Natomiast y, mam, mam czasami takie poczucie, że właśnie mówienie o tym, że, że się czujesz źle, właśnie tak jak mówisz, że, że, że boisz się tego powiedzieć, że się czujesz lepiej, kiedy jesteś szczuplejsza. Wiesz, ja też nie chcę, żeby był wydźwięk taki, tak. że po prostu to jest recepta na szczęście, że każdy ma schudnąć. No najbardziej o tym myślałam, idąc do ciebie właśnie jak się, jak się w Właśnie, jak ty, jak ty się w tym odnajdujesz? Bo ja szczerze powiedziawszy właśnie nie umiem ja nie tak mądrze powiedzieć. Ja się nie, nie odnajduję, bo ja mam dokładnie takie same podejście mhm. i mam takie same wątpliwości, bo ja... Po prostu się bardzo źle czułam, ale wierzę w to, że są dziewczyny. Mm -hmm. Wiesz, bo to są. Bo to, ja też nie chcę oceniać, kto jest taki, a kto taki, kto może się czuć dobrze w no swoim właśnie. ciele, a kto nie. Bo mm -hmm. może być ktoś, kto waży te 110 kg i czuć się fantastycznie. Może być, wiesz, jest dużo teraz dziewczyn influ, które mówią: Jestem influ plus size, jestem influ ciało pozytywna, ale nie biczujcie mnie za to, że chcę schudnąć, bo się chcę lepiej czuć. Mm -hmm. Tu nie chodzi o to, żeby mieć figurę Kate Moss, tylko chodzi o to, żebym ja się lepiej czuła, żebym może mogła podbiec. Wiesz. Czyli było jasne, Kate Moss była w ogóle bardzo taką toksyczną postacią dla, dla kultury diet, bo powiedziała kiedyś, że nic nie smakuje tak dobrze, jak... Nothing tastes better than skinny e... -feels, feels. tak. tak. Że, że tak. No, że, tak. Ja wtedy najsmaczniejsza miałam, jest szczupłość. I ja wtedy mm. miałam i szczupłość, kokaina i wiesz, i, i tak mm -hmm. dalej. Ja wtedy miałam lat pewnie z 16 i to był mój, wiesz, role model. Może mm -hmm. nie Kate Moss, mm -hmm. ale jakby tak Heroin się wyglądało. Cheek taki tak, tak. Heroin mm -hmm. chick, wiesz, indie, era mm -hmm. indie, rock i wiesz, alkohol, tak, tak wszystko. Tak. I, mm -hmm. I kości... Um, na wierzchu, te, jak one się nazywają. Biodowe. Obojczyki, aha, te, i obiedrowe biedrowe. też. Mm -hmm. e, jak ja się z tym czuję? Dziwnie się czuję. E, dziwnie się czuję, nie wiem, co mam mówić. Mówię wprost, e, po prostu, jak się. Jak, jak jest. Ty sama. Ty... E, ja sama mm. się czuję lepiej i ja sama zrobiłam to dlatego, żeby się czuć lepiej, i ja sama kochając siebie, bo ja bardzo siebie lubię zawsze, właśnie dlatego, że kocham siebie, podjęłam tą decyzję, żeby nie zastanawiać się cały czas, co bym mogła zrobić, ale. Um, też jest tak, że wiesz, że jakby. Ja nie wiem, gdzie jest ta granica. Bo ja jestem ciało pozytywna, bo, bo i zawsze byłam. Ale ważąc wtedy ten mój pik, ja się czułam tak źle, tak niewygodnie, tak ograniczało mnie to we wszystkim, że no nie byłam w stanie zaakceptować tego, jak wyglądam i jak się czuję. Um, nadal lubiąc moje ciało i wiedząc, że potrafi dużo. Rozumiesz? Tak samo teraz. To nie jest tak, że wiesz, ja schudłam, mam bardzo luźną skórę na brzuchu, bo ja, wiesz, przytyłam tak mocno tuż po ciąży, więc ta skóra po ciąży nie zdążyła wrócić, więc tak, ten tak, cały tak, tłuszczyk mhm, dodatkowy bardzo mi ją rozciągnął, więc ona wisi sobie. Um, mam, wiesz, mam, mam, mam to też na nogach. Um, mam, jak każdy, wszystkie celulity, wszystkie jakieś, wiesz, wszędzie, to wszystko jest to, co każdy ma mniej lub więcej. I wiesz, i nie mam, nie mam z tym teraz problemu, żeby założyć, wiesz, no pierwszy raz w życiu po tym, po tym, yy, po tym chudnięciu założyłam... Crop -top? Yy, yy, z, słuchaj, crop top nie, ale gacie, stringi, półstringi takie brazyliany mm. wysokie. Wiesz, pojechałam na tego kajta, założyłam te Gacie i mówię, dobra, wiesz, huk z tym po prostu niech sobie oglądają, niech. To nie jest twój problem, nie? Co? Jakby nie mój no. cyrk, wiesz, ja po prostu mam ochotę założyć te majty, a pupa, żeby była jasność, pupa zawsze u nas w domu, u mnie i u mojej mamy, to była właśnie ta najgorsza rzecz, bo, my, Aha, bo miałyśmy okay. momentami płaskie brzuchy i wcięcia w talii, ale ta pupa to zawsze było ten tyłek. Ja chodziłam do. do mnie z brzuchu, ja w chodziłam rodzinie. w męskich shortach do bikini całe moje życie całe moje życie do momentu przed ślubem, kiedy właśnie wtedy był taki, taki ten, ten ciało pozytywny, taki mój moment, kiedy ja miałam te 42-44 i stwierdziłam, że o oh my god, moja pupa jest taka sexy, że ja właśnie będę ją pokazywać mamo, a nie mhm. zakrywać jej shortami. Moja mama do tej pory zakrywa pupę shortami. Ehm, więc jakby dlatego mówię o tych e, brazylianach wyciętych, że ja po prostu je założyłam. Ten tyłek był obwisły, bo był przecież po schudnięciu 30, 36 kilo, ale był cudowny, mhm. był opalony, był obły, e, wiesz, i ja po prostu lubię swoje ciałko, lubię za to, gdzie mnie niesie, lubię za to, jak robi jogę, lubię za to, że nienawidzę biegać, ale może spróbuję, bo mój mąż jest zapalonym biegaczem. E Sorry, ale biegania nie nawidzę. Ja nienawidzę no, nienawidzę, no nienawidzę, ale mam ogromną ochotę zacząć, bo wiem, że to jest wiem. dobra medytacja, wiesz, mm -hmm. próbowałam w pandemii i to mi ogromnie dobrze robiło, mm -hmm. więc taką mam straszną ochotę, już nie mówię muszę, nauczyłam się Chcę. tego w moim mm -hmm. życiu, że nie mówię muszę, tylko bardzo bym chciała się nauczyć biegać, próbuję trochę, może mi kiedyś wyjdzie. Mm, więc kocham to ciało, ale kocham je bardziej w tej wersji, mimo jego wad wielu, mhm. z wyglądowych, po prostu. I Um, i nie chcę po prostu nie chcę ocenić, wiesz, i bardzo trudno mi jest w ten trend wejść, bardzo trudno mi jest rozmawiać, na początku jak ja zrobiłam tą operację to ja chciałam wszem i wobec w ogóle Ty jesteś taką życzeć. ewangelistką tak. w ogóle Tak, no. guys, to jest takie niesamowite, po prostu przemyślcie to, zróbcie to, wiesz i nagle z, na przykład zderzyłam się z tym, że niektóre dziewczyny, z którymi rozmawiałam znaczy nie powiedziały tego wprost, ale jakby tak, wiesz step back zrobiły, no bo to nie jest dla nich yy, droga do lepszego samopoczucia, tylko dla nich droga do lepszego samopoczucia z tych takich dziew większych dziewczyn, to jest to, żeby zaakceptować to, w jakim ciele są. Ale to też rozumiem, bo, bo to jest po prostu tak, i zajebiście, mm. jak mają w tym... Ja w ogóle uważam, że, że u mnie, mogę mówić tylko o sobie, że właśnie u mnie ten moment, kiedy ja po prostu stwierdziłam, dobra, wiem że już, że nie schudnę. Być może, tak jak moja siostra mi powiedziała, być może ja po prostu nie chcę mm -hmm. schudnąć, wiesz, o co mm -hmm. chodzi, nie? To po prostu się zaakceptuje I jak zaczęłam do tego ciała podchodzić właśnie tak naprawdę z taką, staram się z szacunkiem przede tak. wszystkim, wiesz, z mi może miłość była trudna, ale szacunek tak. i taka, taka wdzięczność, bla, bla, bla. Yy, I myślę, że gdyby nie ten etap... To by się to bym, nie zdecydowało na, nie nie na i dzisiaj bym nie miała ja takiego stosunku do ciała. Ja miałam mam. dokładnie co mówisz: to ciało, które dało dziecko na świat. Mm. To jest ciało, które przeszło dziesiątki tysięcy diet. To jest ciało, które było chudsze, grubsze, takie śmaki i owakie, po prostu było już w takim stanie, mm -hmm. w którym ja nie chciałam, żeby moje ciało było po prostu. Mm -hmm było napuchnięte, nabrzmiałe. To przede wszystkim organizm, nawet nie ciało, nie? Bo to ciało tak, to, tak, jak wiesz, ja że wiesz, to jest skóra, tak, nie? nie? bo wiesz, od, oddech, no właśnie ze względu na to, że ja bardzo lubię siebie, lubię żyć w moim ciele, to nie chciałam mieć zadyszki wchodząc na pierwsze piętro, po prostu, wiesz, nie chciałam mieć, nie chciałam, żeby to ciało mnie ograniczało. Chciałam, żeby było moim narzędziem do życia, a nie moim ograniczeniem najzwyczajniej w świecie, więc jakby i nadal, nie wiem, no jakby myśleć, że nie odpowiemy na to pytanie, bo każdy czuje inaczej, wiesz. Mhm. Y y y Mega, to jest trudne. Mega, ten temat jest trudny. Ciało pozytywności. Ja uważam się za stuprocentową, e, stuprocentowo ciało pozytywną ja tak osobę. Mm -hmm. Stuprocentowo. Obcisłe ciuchy. Moja mama mówi: o ojejku, nie mogę, bo brzuch, wiesz, bo coś tam mówi gonia, załóż, wyglądasz super. Wiesz, i czasem potrafi, mm -hmm. czasem ona nie potrafi, ale jakby ja teraz em, 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 po prostu wiesz. Chciałam powiedzieć, embracuję za dużo tych anglicyzmów, ale po prostu, <laughs> wiesz, staram się y, czerpać przyjemność z tego ciała, po prostu, wiesz, mhm. w stu Masz córkę. Jest. Sześciolatkę. Sześciolatkę. I y, spotykamy się teraz drugi raz w życiu na żywo bo to jest w ogóle też historia, że ty jesteś jedną z osób, myślę, że zupełnie nieświadomie jesteś jedną z osób, która była tą, e, takim człowiekiem, którego ja sobie wpisywałam, miałam swoją tabeleczkę, za i przeciw operacyjnie. Tak. E, ja poszłam do twojego salonu Maniki, tak. nie wiedząc, że to jest twój salon, manikier. w ogóle nie wiedziałam o twoim tak. istnieniu. Salon Wisła. E, potem zobaczyłam, że w ogóle twoje nazwisko, i mówię, kurczę, nazwisko i ten salon Wisła, w ogóle takie <laughs> wszystko, to jest takie spójne i tak dalej. I ja usłyszałam od właśnie naszej wspólnej znajomej, tak. ej, wiesz, że taka właścicielka salonu Wisła, na sobie zrobiła operację ja. I ja mówię, no nie wierzę. Ja tam chodziłam już od ponad tak. roku, czy tam iluś. E, więc wiedziałam o twojej historii, i wiedziałam, że to tak właśnie ma, jesteś taką ewangelistką e, tego, że, że to pomaga, że to po prostu leczy, że tak. to daje możliwość, że warto spróbować. E, I byłaś jedną właśnie z tych osób, która sprawiła, że właśnie był ten plusik po tej stronie. E, wiesz, co ja po prostu sobie. Przerywam ci, sorry. Mm, nie szkodzi, spokojnie. Ja po prostu, jak zrobiłam tą operację, to postanowiłam też wyjść, wiesz, bo to też było tak, że, to, że rodzice może nie mów, rodzice mówili, może nie mów tak na mieście. Ja wiesz, też miałam taką poradę od jednej z... Może nie mów tak, bo tak będą gadać, a ja mówię, wiesz co, jakby... O, oh my goodness, nie gadają! I ja po prostu pierwsze co, Zuza, jak ty wyglądasz jeszcze po tej pandemii? O, dzięki, wyciąłam sobie żołądek. I po prostu stwierdziłam, że to jest taka rzecz, to jest tak gruba rzecz i to jest tak ważna rzecz i to jest taka rzecz, o której wszyscy powinni wiedzieć. Jak no już się dowiedziałam o tym no 95 właśnie. do 5%, jeśli chodzi o. To e... i tak w ogóle ja znam dwóch profesorów, którzy też, jeden jest, czy nie ma specjalizacji o obesitologii, bo takiej specjalizacji w Polsce w ogóle nie ma, mhm. nie można je zrobić, ale drugi jest profesorem bariatrii. Czy z w sensie profesorem i jest chirurgiem bariatrycznym, i oni twierdzą, że w ogóle te 5% to jest zawyżony wynik, no że właśnie. to jest prawdopodobnie około procent, do dwóch no max, właśnie. o ile nie mniej. No właśnie. I ja po prostu mówię, kurczę, wiesz, miałam od razu w głowie ze trzy osoby, który, którym ja muszę o tym opowiedzieć. Mhm. I wiesz co, i tak się wydarzyło, przez to, że ja mówiłam wprost. Ludzie zaczęli gadać, no bo wiadomo, mhm. gdzieś tam się pojawiłam na jakimś Instagramie, gdzieś tam coś tam, że właławiła, wow, wow, co się wydarzyło, ludzie pisali. Ja po prostu pisałam wprost i to się po prostu po mieście rozeszło. I chwała Bogu, i przyszło do mnie z tym tematem, ze trzy, cztery osoby, zupełnie niektóre właśnie tak jak ty, nie znałyśmy się wcześniej, mhm. tak jak parę innych osób, niektóre znamy, niektóre nie. I ja po prostu wtedy pyk, kawa na ławę, opowiadam, co się dzieje, jak się potem czujesz, mm -hmm. co wiesz, no bo, bo wiadomo, że po operacji różnie, różne że tam rzeczy się dzieją, ale postanowiłam po prostu wszystko, jak potem działasz, jak nie wiem, jak nawet do tego stopnia, jak, wy, jak się wypróżniasz, czy, mm -hmm. czy, czy co się dzieje no, z tym jest to problem, problem. <laughs> Tak, z tym jest problem. Problem na przykład ja miałam taki, że cokolwiek nie, nie zjadłam małego gryza, to bekałam. Do tej pory bekam. Czy, to, to jest lata. straszne, to jest straszne. I wiesz, to moje prawda. koleżanki już się tym nie śmieją, ja po prostu jem posiłek i i cała po prostu bekam i, i już, wiesz, już, 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 już mhm. nauczyłam się z tym żyć. I mm. teraz mniej, wiadomo, bo ten żołądek troszeczkę tam ma więcej miejsca na te, na te, na, na, na te, powietrze, na te powietrze. Więc, no więc tak, no i to yy, yy, po prostu postanowiłam o tym mówić wprost. Wiesz, mam taką koleżankę, która bardzo schudła teraz na yy, osławionym yy, oznaku albo tam jakimś tam pochodnym. Która jest też lekarką, i ona i to też jest niesamowite, bo ona też zaczęła o tym mówić wprost. W sensie widzisz, ja uważam, że po prostu w ogóle cokolwiek się dzieje, jakiekolwiek rzeczy się robi, czy się robi operacje plastyczne, czy się operacje bariatryczne robi, czy cokolwiek w ogóle to jakby fajnie jest o tym mówić, żeby nie zakłamywać rzeczywistości. Mm -hmm. I wiesz? I ona mówi, tak, schudłam 15 kilo, na tym i na tym. Działa to tak i tak, dostałam to dlatego i dlatego. To tak samo ja trzy lata wcześniej zaczęłam mówić po prostu o operacji. No co ja nie będę ściemniać, że zaczęłam chodzić na siłkę e, w czasie znaczy, pandemii. E, fajnie, fajnie, by było tak że Fajnie, właśnie, to, to wzmacnia te e, kurcze. To wzmacnia to właśnie to poczucie, że ty jesteś beznadziejna, bo, bo skoro tej osobie się udało, a tak. wiesz, a, a jest, jest taka prezenterka e, telewizyjna, która e, właśnie po mieście chodzi, chodzi taka. Tak. Yy, I Plotna. to i nawet lekarze, tak. to lekarze w gabinetach mówią, że, że, to nie jest, że to nie jest, wiesz, dieta Dąbrowskiej, ten post, nie? nie. nie, nie. Tylko, że to jest po prostu... No ja mogę ci teraz na palcach jednej ręki... No ja w, wiem, ale nie, nie będziemy ja ja tutaj, tutaj nie będziemy. Ludzi, no. Ja nawet nie mówię, że wiesz że w Polsce, tylko mówię za granicą, mhm. że ja wiesz... Wiesz, tylko to są ludzie, którzy potem zbijają na tym tak. kasę, bo, bo jakby to jest w ogóle tak moim zdaniem nieetyczne, bo, bo wiesz, potem wydają książki na ten temat. Tak. Jak, kurczę, schudnąć 40 tak. kilo, jak wiesz, tak. z, z pięknej e, takiej kobiety plussa jest po prostu stać się patykiem, tak. ale po prostu, wiesz, napisze książkę... Powiem ci, jak to zrobić, tak. ale to wcale nie jest to co z wellnessem, z medytacją i tak dalej. Nie, no, mm. no wiesz, dlatego ja po prostu stwierdziłam, że co, ja nie będę z siebie robić, y, wiesz, no nie wiadomo kogo, przecież to nie jest. Ja po prostu zrobiłam to, co dla mnie było najlepsze mm -hmm. i koniec, kropka i będę o tym y, mówić, bo tutaj nie ma żadnej tajemnicy w tym wszystkim. Dobra, ale chcę jeszcze, bo. bo do córki. Do córki, właśnie, bo, bo kończymy już w sensie, nie kończymy, ale tam czas nam się trochę z, zawęża. Masz córkę, y, Józie. I Józia jest chyba... Taka sama, jak jak była mała. No właśnie. Jest dokładnie tym typem dziecka, które... I to jest pierwsze, co ty mi powiedziałaś, jak tak. się właśnie spotkałyśmy, że masz ten straszny problem, bo ty jej tak bardzo chcesz powiedzieć, że jest super, że jest piękna, tak. ale tak bardzo się boisz, że ona właśnie... I tak bardzo mam no. za, za, zakodowany pattern moich rodziców, no żeby ją chronić przed tym, żeby była tym grubszym człowiekiem. To jest przerażające. I ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić, mm -hmm. dlatego między innymi poszłam do psychodietetyka. Cały, I też do, 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 do terapeuty cały czas wiesz, ja mam narzędzia. Mam narzędzia, mówię jej, że jest super, mówię jej, że super się ubrała. Jak wiesz, niesamowite, byliśmy u znajomych i ona ma taką koleżankę, która jest połowę mniejsza niż ona która jest wiecznie, jej rodzice są oskarżani o to, że jest niedożywiona, a ona, wiesz, oni w niej w nią wpychają bitkę, śmitkę mm. schabowego, po prostu mm. ten typ tak ma. I jest Józia, która jak zje przez tydzień chorobę w przedszkolu, jakby mm. bez przedszkola mniej zacznie się ruszać, to ona potrafi kilogram, dwa wrzucić z tego powodu, że po prostu siedzi w domu i na przykład je placki z jabłkami, nie? I to po prostu ja widzę siebie, że ona, że, to nie, że tam nie ma, tam nie ma, tam jest po prostu zero-jedynkowa akcja, że tam nie ma czegoś takiego, że mogę sobie pozwolić na mm, odpust i niestety, znaczy to jest już mały pikuś. Najgorsze jest to, że ona zaczyna zajadać emocje, tak jak ja zajadałam. Mam y, problem też, znaczy problem, no jakby próbujemy to rozwiązać z mężem, bo mąż też jest taki, że wiesz, potrafi powiedzieć jej, no bo wiesz, jak dziecko się rzuca i chce zjeść całą tabliczkę czekolady na raz, no to musisz postawić granicę, nie? Tak. I on mm -hmm. zaczyna granicę stawiać ostrym tonem, głosem. Ja nagle wtedy widzę małą Zuzię, mm -hmm. której yeah. się zabraniało. I co ja... Mam do cholery jasnej począć teraz, jak ja mam z nią rozmawiać, żeby Józia, super kawałek czekolady, ale nie cała. Potem ona lata po tych szafkach, chowa, wiesz, szuka tych czekolad, więc w domu nie może być nic słodkiego. To jest straszny hardcore, wiesz? To nie jest też tak, że ja byłam taka, że ci to rodzice tacy straszni. Ja miałam to samo. Ja latałam po szafkach i szukałam mm. słodyczy, bo ewidentnie um, jakby kompensowałam sobie emocje jedzeniem, wiesz? No, żeby była jasność, teraz zamiast jedzenia e, kupuję online ciuchy e, i je potem oddaję. Ej, bezkito, e... to jest identyczne. To ostatnio mój mąż mi mówi: Ej, Justyna, wiesz, co ja naprawdę. Myślę, że ty masz coś z tymi zakupami, bo. Codziennie paczka. Mhm. mhm. Welcome. E, dobra, to na inny podcast. E, no i co? No i właśnie mam taką rozkminę z Józią, wiesz. I on, A, i ci, pojechaliśmy do tych znajomych i tam ona założyła, słuchaj, e, krótką bluzeczkę, taką, wiesz, że brzuszek cały na wierzchu, mm -hmm. taką z jakimiś tam frędzelkami czy tam dzwoneczkami, które dzwonią i, i taką do tego spódniczkę, nie? Taką, ba, taką nie wiem, tam, wiesz, flamenko czy coś. I ona przez to, że jest jej niewygodnie, to na regularnie te spódniczki, te leginsy i te wszystkie spodnie nosi pod brzuchem. No i ten brzuszek jej wystaje jak takiemu Panu, wiesz, taki brzuszek wystający, lekko wiszący. I ja ją zobaczyłam i zamarłam. Wiesz o co chodzi? A mm -hmm. bo one występ robiły, Rozumiem. wiesz, przebieranki, księżniczki i tak dalej. I one zaczęły występować. Ja ją zobaczyłam i nagle, <laughs> wiesz, chciałam coś powiedzieć, a potem wiesz, i tak się zatrzymałam. Znaczy, nic nie mogłam powiedzieć, wiedziałam, że nie mogę nic powiedzieć. I tak się zatrzymałam i mówię, że z jednej strony Gad Demet, yy, wiesz, no ten brzuszek. Z drugiej strony od razu zobaczyłam siebie i moją mamę, która mówi, Sunia, ten brzuniu, Boże, biedny, wielki, duży. I z trzeciej strony sobie myślę, kurde, jak ona się tak ubrała, to ona musi się tak kozacko czuć mhm. ze sobą, że ona się w to ubrała i ona naprawdę się sobie podoba. Mhm. I po prostu zatrzymałam się na tym i mówię, ale ekstra występ z Juzia, wszyscy wiesz i widzę, wiesz, a jeszcze oprócz tego znajomi dookoła co oni sobie pomyślą o tym, wiesz, i mówię, ach, huk, nie chcę, co są Bo, bo po to, prostu. Jest, to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałaś właśnie, że e, no, otyłość teraz jest traktowana jako naj, naj, e, choroba która e, taka cywilizacyjna, która się najszybciej e, rozwija. Tak. E, to jest efekt bardzo wielu rzeczy, chociaż też nie do końca wiadomo czego. Bardzo możliwe, że przetworzonego jedzenia, tak. gdzieś tam tak. być może my się do czegoś innego przyzwyczajamy, Milion różnych czynników, więc możliwe, że na przykład Józia, czego absolutnie nie życzę, ale tak. wiesz, jakby załóżmy, że ona jest chora. Tak. I jaka jest różnica między Tobą a Nią, jest taka, że Ty nie będziesz, ty będziesz traktowana, ze, ona będzie traktowana ze wsparciem. Słuchaj, rozumiem to, nie? Bla, tak. bla, bla. Bez tego poczucia winy, bez o, tego. To no, się o to, o to chodzi, chodzi nie? Tak, tylko mm -hmm. o to mi chodzi. I jak właśnie kupujemy te, ona marzy o jeansach. I te wszystkie jeansy mm. cholernie niewygodne, muszę jej kupić. Ja mówię, stary, jak chcesz jeansy, to kupujemy jeansy, tylko muszę kupić w rozmiarze, i wiesz, i to też na przykład a propos ubrań, uważam, że powinny być ubrania dla dzieci również w różnych rozmiarach, ponieważ ja kupuję dla dzieci ubrania, ona ma 122. One są na wzrost wszystkie, nie? Ja kupuję mm -hmm. jej kurtkę na 150, czy tam 140, mm -hmm. bo ona nie może, bo ona jak dopina się w brzuchu, to rękawy, rękawy jej ma... wiszą, wiesz, mm -hmm. do ten, i ja jej to, te rękawy podwijam i powinno być tak, nie wiem, czy jest w Stanach czy nie, że masz na przykład 150, czy tam 122 i SML. Powinno być 138, SML. Tylko wiesz, SML. potem odezwą się ludzie, którzy powiedzą, nie, bo to jest właśnie przyzwyczajenie ludzi do, do tego, do otyłości. A wiesz, no. a to chodzi o to, żeby się dobrze poczuć w swoim ciele, żeby mm. ona mogła założyć ten krop Jak top. z opresji, może wyjść coś tak, pozytywnego. No nie? Tak, wiesz, ja, ja bym chciała, żeby ona założyła sobie obcisłą koszulkę na jej wzrost, gdzieby jej połowa brzucha nie wystawała, dlatego że jest tak mała, tak? I nie muszę jej wtedy kupować oversize'u, tylko mogę jej kupować normalną, obcisłą koszulkę, bo ona chce nosić obcisłe rzeczy. Ale jak jej teraz kupi na jej wzrost, no to jej wystaje pół brzucha i pół nerek. Już nie mówię o wyglądzie, tylko po prostu manery na wierzchu, nie? No. Albo na przykład spada jej te leginsy także tyłka jej widać no to też bez przesady mm -hmm. no jakby y y nie chcemy żeby tutaj z tyłu świeciła pupcią. i y y y to jest takie podejście że po prostu y my z jednej strony właśnie y push, wiesz jakby akceptujemy to jak ona chce jak ona chce się ubierać jak ona chce wyglądać i tłumaczę jej że te jeansy są za małe i nie, nie używamy żadnych rozmiarów niczego. Tylko o kurde, Juska kupiłyśmy za małe jeansy, dawaj, wymieniamy na inny mm -hmm, rozmiar mm -hmm. i po prostu, żeby to była dla niej norma, że to nie jest ona nie tak, tylko że kupiliśmy zły rozmiar. Yy, a z drugiej strony wiesz, ma super przedszkole i ona teraz idzie do bardzo takie yy, inkluzywne. Wszyscy w ogóle wiesz, nie ma tematu gruby, chudy, yy, mm -hmm. taki śmaki czy owaki, wiesz, czy taki kolor skóry, czy taki kolor skóry, czy mówi po takim, w takim języku, czy w innym. No i teraz idziemy do szkoły i też będzie to ciężkie, a pierwszy takie styczność mieliśmy słuchaj, na wakacje w zeszłym roku pojechaliśmy na kemping nad morze, no i wiesz, poznała inne dzieci z różnych środowisk, no i latają za nią i gruba. A dlaczego już ma takie cycki? I ja najpierw, już wcale nie ma! A ja patrzę, no kurde, ma. I musiałam sama sobie przetrawić, co ja mam tym dzieciom powiedzieć. No wiesz, no ma, no bo ona ma taką kształt ciała, a ty masz trochę inny. Jej się ten, wiesz, ona ma trochę więcej tłuszczu, po prostu mówić jak jest, nie mhm. oceniając. Mhm. Ona ma trochę więcej tłuszczu, no i jej się tam ten tłuszczek osadza. No a ty nie masz, bo ty jesteś chudy, no to tobie się nie osadza. To dlaczego, dlatego nie ma, wiesz, ale były i niektóre dzieci z premedytacją, że gruba, gruba, a niektóre dzieci z ciekawością, bo nie widziały. Żeby ich koledzy mieli brzuszek, nie? I to jest, i wiesz, i ona nagle nie wie, co wiesz, ja widziałam w jej oczach w ogóle taki dyskomfort. Że ona nie wie, że coś jest inaczej, hmm. że coś jest nie tak, że ona już nie może tej krótkiej bluzeczki z tą spódnicą założyć, bo jest oceniana w jakiś sposób, nie? I, i, I ja tego nie, 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 wiesz, ja nie mogę jej przez, przed tym obronić, ja nie mm -hmm. mogę jej pod kloszem trzymać, ja muszę tak ją ukształtować, żeby ona z jednej strony czuła się pewna siebie, a z drugiej strony, no ona będzie narażona na te wszystkie sytuacje przez następne swoje życie, więc wiesz. A z trzeciej strony też nie mogę, jeśli chodzi o żywienie, pozwolić jej na to, żeby, bo potrafi, żeby zjadła 12 placków z jabłkami, rozumiesz? A potrafi. Ja, ja też potrafiłam w jej mhm. wieku, jakby wiesz. że wiesz, w ogóle otyłość u dzieci jest e, coraz częściej spotykanym e, jakby m, no, zjawiskiem I, i też mam znajomą, która jest pediatrką i e, właśnie specjalizuje się teraz w bariatrii dziecięcej. Co, o to tym się to, nie to mówi. jest w ogóle dramat. Justyta, nie? wiesz, o tym no. się nie mówi, ja szukam parentingowych porad, jak, wiesz, wiesz o czym jest? O dziecku niejadku. Mhm. Nie ma nic o dzieciach, jak na przykład, wiesz, u nas super zdrowo zawsze jest. Nie ma słodyczy. Jak są słodycze, to są śliwki suszone, żelki z ksylitolem i tak mhm. dalej. Nie ma żadnych, wiesz, Coca-Cola ona pierwszy raz w życiu po, po spróbowała w tym roku. Ogólnie jest nauczona pić wodę, wiesz, i tak dalej. Więc jakby, wiesz, tam nie ma sytuacji. U nas w domu było to samo. U mnie w domu, jak byłam dzieckiem. A i tak, i tak bardzo szybko przybierałam na wadze. Po prostu ten typ tak ma. Nie wiem, tak jak mówisz, mhm. może badania mhm. kiedyś wskażą, co możemy z tym mhm. począć. Dlaczego, wiesz, to jest tak niesprawiedliwe mm, i, i, I z czym to je, natomiast ja muszę też w jakiś sposób mieć narzędzia, jakieś powiedzieć, żeby, e, żeby nie, że nie może w ten sposób funkcjonować żywieniowo e, i jednocześnie nie robiąc jej krzywdy, żeby hmm. to przełożyć na funkcjonowanie ku zdrowotności, a nie na bycie na diecie, nie? I to jest kurde taki hardcore. Bardzo trudne zadanie przed tobą i, i, i trochę przerażające, ale wierzę w to, że świat się zmienia i mam nadzieję, że ten podcast też będzie trochę edukował w tej materii i przełamywał jakieś takie tematy tabu. Dziękuję ci bardzo Dzięki. za to, że byłaś moją gościnią i za to, że podzieliłaś się z kawałem swojego życia i, i sw swoich doświadczeń. Jestem ci za to bardzo wdzięczna i dziękuję Ci za to, że właśnie byłaś tym jednym plusikiem w mojej tabelce. Jezu, dziękuję ja się strasznie cieszę, że mogłam się przyczynić do tego i, i dziękuję, że tu jestem, mogłabym jeszcze godzinami, więc no, bardzo dziękuję i dzięki. trzymam kciuki za wszystkich ludzi, którzy tak. się mierzą z tym, z czym my się mierzyłyśmy mhm. po prostu. Jesteśmy z wami. Tak, je. Oh yeah. Dzięki, dzięki bardzo.